dobry Państwu. Zaczynamy popołudniową sesję naszej konferencji, zorganizowanej, jak Państwo wiedzą, przez IPN i Katedrę Historii Gospodarczej. Ja muszę się podzielić taką osobistą refleksją, że obydwie te instytucje są mi bliskie. IPN z racji, że tak powiem, wszyscy wiedzą pewnie, natomiast Katedra Historii Gospodarczej to jest miejsce, w którym ja przepracowałem swego czasu, o ile pamiętam, 18 lat, więc jest to miejsce mi bliskie i zawsze miło wspominam to, a zwłaszcza dwoje szefów tej katedry, którym bardzo dużo zawdzięczę. Właściwie oni mnie ułatwili start do życia zawodowego. Pani profesor świętej pamięci, profesor Irena Kostrowicka i pan profesor Zbigniew Landau, który był moim promotorem magisterium i doktoratu. Ale żeby nie przedłużać własnych wspomnień i nostalgii jakiejś, to chciałbym rozpocząć naszą sesję. Ona składa się z czterech referatów. Pierwszy z nich troszkę ma ogólniejszy charakter, a trzy następne dotyczą reform rolnych w Wielkopolsce i w ogóle na ziemiach odzyskanych. Pierwszy w kolejności jest pan profesor doktor habilitowany Jędrzej Humiński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który będzie mówił na temat wpływu reformy rolnej w Polsce na mobilność ludności wiejskiej. Oddaję głos prelegentowi. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja zacznę od hipotez, które sformułowałem i próbowałem udowodnić w tym swoim referacie. I pierwsza hipoteza dotyczy wpływu tej reformy na możliwości mobilności ludności wiejskiej w latach 1944-1956, ale także w takim dłuższej troszkę perspektywie czasu do 1989 roku. I moja hipoteza jest następująca, że ta reforma w sposób istotny ograniczyła szanse mobilności ludności wiejskiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę przede wszystkim jej aspekt racjonalności ekonomicznej. I druga hipoteza, dotyczy sposobu wykorzystania tej ludności wiejskiej, która przepływała ze wsi do miast. I tutaj również moja ocena jest negatywna, ponieważ uważam, że ta ludność, która migrowała ze wsi do miasta, była w sposób nieracjonalny w mieście, zatrudniana w przemyśle, budownictwie i innych działach gospodarki, w sposób nieracjonalny była wykorzystana. Zanim spróbuję uzasadnić te dwie swoje hipotezy, to jednak pokusiłbym się najpierw o pewną taką refleksję ogólną, która się sprowadza do tego, że moim zdaniem chłopi w całym XX wieku, ludność wiejska, miała wyjątkowego pecha do polityków. Po pierwsze, albo zaniechano rozwiązywania ich problemów, a bardzo często, kiedy podejmowano próbę rozwiązania tych problemów, to, co próbowano robić, było gorsze, niż gdyby w ogóle nic nie robiono. No bo przypomnijmy, na czym polegały dwa główne, fundamentalne problemy polskiej wsi w dwudziestoleciu międzywojennym, a także w pewnym stopniu także w PRL-u. Po pierwsze, to była oczywiście wadliwa struktura agrarna i to już było wielokrotnie tu mówione, w każdym podręczniku historii gospodarczej przeczytamy, że główną wadą struktury agrarnej była dychotomiczność, czyli na jednym biegunie 2 150 000 gospodarstw, które zajmują 16-14% użytków rolnych, a na drugim biegunie 30 000 gospodarstw obszarniczych, które zajmują prawie połowę wszystkich użytków rolnych. To co to oznacza? To jest nie tylko kwestia niesprawiedliwości społecznej, ale to jest także całkowicie irracjonalne z punktu widzenia ekonomicznego i utrzymanie takiej struktury agrarnej w praktyce oznacza, że szanse na rozwój społeczny i gospodarczy II Rzeczpospolitej były ograniczone. I jak na to reagują politycy? Przeprowadzają dwie reformy w 20 i 25 roku, które obie są moim zdaniem złe. Jedna dlatego, że jest dla chłopów zbyt korzystna ze względów politycznych, a druga w 25 roku jest zbyt mało korzystna. Efekt jest taki, że jak patrzymy na strukturę agrarną okresu II Rzeczpospolitej, to ona nie tylko, że nie jest lepsza, ale jest gorsza.
niż u progu II Rzeczpospolitej. I drugi problem, fundamentalny, to jest oczywiście przeludnienie agrarne. Kiedy Józef Poniatowski w połowie lat 30. opublikował swoje badania dotyczące ukrytego bezrobocia, to społeczeństwo, opinia publiczna wpadła w lekkie przerażenie, ponieważ z jego badań wynikało, że to ukryte bezrobocie wynosiło 8,8 miliona. Oczywiście on szacował tak zwane względne ukryte bezrobocie, to znaczy takie, jakie by się pojawiło, gdyby polscy rolnicy i wyposażenie polskich gospodarstw było takie, jak w najlepiej rozwiniętych krajach zachodnich. No i rzeczywiście wówczas takie bezrobocie by było. Bardziej chyba, wydaje mi się, tak racjonalne były szacunki Instytutu Gospodarstwa Społecznego, który oszacował to bezrobocie na około 2 400 000 i on to zrobił w ten sposób, że po prostu badał pewne określone wsie i ustalono, że w tych wsiach mamy do czynienia z określonym wskaźnikiem tego ukrytego bezrobocia, a potem przeszacowano to na cały kraj i z tego wynikało, że około 1,5 miliona osób, mężczyzn, należy zakwalifikować do ukrytego bezrobocia i około 800 000 kobiet. Może zabrzmi to cynicznie, ale w tym ostatnim przypadku wojna w znacznej mierze rozwiązała problem ukrytego bezrobocia. Rozwiązała i te późniejsze zmiany terytorialne również na to miały wpływ. Po pierwsze dlatego, że jak wszyscy znakomicie wiemy, po II wojnie światowej liczba ludności Polski radykalnie spadła. I ten spadek dotyczył przede wszystkim ludności wiejskiej. Spadek z 24 milionów do mniej więcej 16 milionów. Co to oznaczało? Że w 1946 roku wskaźnik ludności miejskiej zmniejszył się, przepraszam, wskaźnik ludności wiejskiej zmniejszył z 72% do 68%. Na to nałożyły się także zwiększone możliwości osadnictwa na ziemiach odzyskanych. Przypomnijmy, że na Kresach Wschodnich były 163 miasta, zamieszkałe przez 2 200 000 osób. Na ziemiach odzyskanych 263 miasta, które zamieszkiwało przed wojną 4 250 000. Co to oznacza? Że uwzględniając nawet zniszczenia wojenne i tak dalej, istniały znaczne możliwości przesunięcia tego ukrytego bezrobocia ze wsi do miasta. Jeszcze w 1946 roku według tych szacunków w miastach mieszkało około 7,5 miliona mieszkańców, podczas gdy na tych terenach, które stanowiły teraz nową Polskę, przed wojną mieszkało mniej więcej 12 milionów ludzi. Czyli było jeszcze do wykorzystania, można było osiedlać no, kilka ładnych milionów osób. Jak mówię zatem, ten ukryte bezrobocie zostało w znacznej mierze ograniczone przez zmiany, które miały miejsce w okresie wojny i wkrótce po działaniach wojennych. Jak zatem można byłoby próbować oszacować te ukryte bezrobocie? No to jest oczywiście bardzo trudne po II wojnie światowej, bo gdybyśmy przyjęli taką najprostszą formułę, jaką czasami się stosuje, że bierzemy gospodarstwa do 10 hektarów i przy określonym wyposażeniu technicznym uznajemy, że do pracy w tych gospodarstwach potrzeba co najmniej 2 dorosłych osób, a w przypadku gospodarstwa powyżej 10 hektarów potrzeba co najmniej 3 osób, to by się okazało, że w 50 roku nie tylko, że nie było ukrytego bezrobocia, ale wręcz można powiedzieć, że brakowało rąk do pracy, ponieważ w 1950 roku było mniej więcej 18 milionów hektarów należących do ludności wiejskiej, a na tych gospodarstwach rolnych pracowało niewiele ponad 5 milionów dorosłych osób. Ale przyjmijmy, że te ukryte bezrobocie to byłoby ukryte bezrobocie porównywalne z okresem międzywojennym, czyli mniej więcej 2,5 miliona osób. I te 2,5 miliona osób odpływa ze wsi mniej więcej od 45 do 56 roku. Tu szacunki są różne, ale gdyby się odwołać do tych szacunków, które były wówczas zrobione, to okazuje się, że między 46 a 50 rokiem ze wsi odpływało mniej więcej rocznie 240 tysięcy osób, czyli 1 200 000, natomiast w tym następnym dziesięcioleciu od 50 do 56
do 60 roku odpływało mniej więcej rocznie po 130 tysięcy osób, czyli 1,3 miliona ludzi. I można powiedzieć tak, ta mobilność, z którą mamy wówczas do czynienia, ma zerowe koszty substytucji. Zerowe koszty substytucji to znaczy, że przesunięcie tej ludności ze wsi do miasta nie pociąga za sobą konieczności większych nakładów w rolnictwie. Ze względu na to, że można na przykład wydłużyć dzień pracy, zwiększyć wydajność pracy, a zatem nie potrzeba na przykład inwestycji w rolnictwo, które by rekompensowały tą odpływającą ludność. Ale problem polega na tym, że ta odpływająca ludność ze wsi stanowi najbardziej wartościową część tej wsi. Bo jeżeli odwołamy się do badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, które przeprowadził w 1957 roku takie wielkie badania dotyczące mobilności ludności wiejskiej, to wynika z nich na przykład, że ze wsi odpływali przede wszystkim ludzie młodzi. Jaki tego jest skutek? Skutek jest taki, że na wsi zaczyna wyraźnie spadać liczba osób w wieku zdolności do pracy. Ona jest na przykład o wiele niższa w 1957 roku niż w miastach i rośnie odsetek osób w podeszłym wieku. Na przykład w przypadku mężczyzn, to jest osoby powyżej 50 lat, to jest wzrost 28% do mniej więcej 42%. A zatem pojawia się poważny problem starzenia się wsi już w drugiej połowie lat 50. Co jeszcze się pojawia? Pojawia się problem tak zwanych pustych chałup i pojawia się problem chłopów, którzy nie mają następców. Na początku lat 70. w Polsce jest 380 tysięcy gospodarstw rolnych, które mają właściciela powyżej 50 lat, a on nie ma już następcy. Co jest jeszcze negatywnym skutkiem tych migracji ze wsi? Otóż to jest relatywnie wysoki poziom wykształcenia tej ludności migrującej. Z tych badań ankietowych wynikałoby na przykład, że młodzież męska migrująca do miast legitymowała się mniej więcej w 55% wykształceniem poniżej podstawowego i podstawowym. Ale młodzież zostająca na wsi, już ten odsetek sięgał 79%. My mamy do czynienia oczywiście także z sytuacją, to nie wynika z badań polskich, ale z badań zachodnich, że ci, którzy migrują, potencjalnie są na wyższym poziomie intelektualnym. Czyli wieś wyzbywa się jak gdyby najbardziej wartościowej części swoich mieszkańców. I wreszcie trzeci negatywny skutek polega na tym, że migrują przede wszystkim młodzi mężczyźni. Młodzi mężczyźni, którzy w okresie planu sześcioletniego mają łatwość znalezienia pracy. Zachwiana jest wówczas proporcja między kobietami i mężczyznami. To jest jeszcze okres przed tym masową migracją kobiet, że na przykład teraz telewizja może nakręcić misyjny program dotyczący, że rolnik szuka żony, że teraz jest brak w praktyce kobiet na wsi, a nadmiar mężczyzn. Reasumując, można powiedzieć tak, że już pod koniec lat 60. wyraźnie widać, że te rezerwy przy określonym zasobie wyposażenia rolnictwa w kapitał, te wolne rezerwy się po prostu wyczerpały. I teraz zwiększenie migracji ludności wiejskiej albo jej utrzymanie poziomu wymagałyby wzrostu nakładów inwestycyjnych. Problem polega na tym, że tych nakładów inwestycyjnych nie ma. Jaki jest zatem skutek tego zjawiska? Otóż w połowie lat 80. profesor SGH Szkoły Głównej Handlowej Józef Nowicki podjął trud oszacowania ukrytego bezrobocia w gospodarce polskiej, ale szacował również niedobory w poszczególnych działach gospodarki. I on oszacował, że w rolnictwie polskim, biorąc pod uwagę określony poziom wyposażenia technicznego, brakowało 3,8 miliona rąk do pracy. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której odpływ tej ludności wiejskiej w praktyce dokonywał się przy braku wydatków substytucyjnych, które by tych ludzi po prostu zastępował. A to oznaczało, że to rolnictwo pozostawało zacofane.
To oczywiście w znacznej mierze wynikało z faktu, że większość gospodarstw w Polsce w 70 roku na przykład, przeciętna wielkość gospodarstwa to jest 4,7 hektara. To jest za dużo, żeby umrzeć z głodu, ale zdecydowanie za mało, żeby się rozwijać. No i teraz pytanie jest następujące. W jakim stopniu ta ludność przepływająca ze wsi do miast została w sposób racjonalny wykorzystana w tych miastach? Otóż ja to chciałem Państwu zilustrować na przykładzie danych czterech zakładów przemysłowych, dwóch zlokalizowanych w Krakowie i dwóch zlokalizowanych we Wrocławiu. W sumie dysponujemy danymi dla 17 183 osób. Ja wziąłem pod uwagę miejsce zamieszkania 31 sierpnia 1939 i po prostu policzyłem pewne wskaźniki ilustrujące wartość osób, które migrowały ze wsi w porównaniu z osobami, które zamieszkiwały w sierpniu 1939 roku miasta od 10 do 50 tysięcy i miasta powyżej 50 tysięcy. No i jeżeli Państwo spojrzą na ten pierwszy wykres, to jest średnia arytmetyczna ważona ilustrująca wskaźnik wykształcenia, no to wyraźnie widać, że ludność wiejska w porównaniu do pozostałych tych grup jest najsłabiej wykształcona. Przeciętny wskaźnik wykształcenia to jest poniżej szkoły podstawowej, a ja brałem pod uwagę wszystkie osoby, które pracowały w tych zakładach, a zatem i pracowników umysłowych, i pracowników fizycznych. Drugi wykres prezentuje doświadczenie zawodowe. No, nie trudno się domyśleć, że w przypadku mieszkańców wsi osoby, które miały jakieś doświadczenie zawodowe przed sierpniem 1939 roku było minimalne. To jest podział na budownictwo, fabryki, handel i tak dalej. W przypadku mieszkańców wsi zaledwie 7,5% mieszkańców wsi miało jakiekolwiek doświadczenie w innym niż pozarolniczy dziale gospodarki. W przypadku mieszkańców powyżej 100 tysięcy to jest 34%. Trzeci wykres prezentuje staż pracowników, staż pracy. To znaczy ja chciałem zbadać na przykład w jakim stopniu środowisko determinowało ruchliwość już po podjęciu pracy w fabryce. Tu wyniki są niejednoznaczne, ponieważ te osoby, które mieszkały w sierpniu 1939 roku, przeciętnie pracowały w zakładzie, w którym podjęły pracę, 3,6 roku. To jest wyraźnie mniej na przykład niż w przypadku mieszkańców miast powyżej 50 tysięcy, bo tutaj przeciętny staż pracy wynosił ponad 4 lata. Kolejny wykres prezentuje wiek. To zdążę. Kolejny wykres prezentuje wiek i wyraźnie widać, że mamy do czynienia z sytuacją, w której mieszkańcy wsi są relatywnie o wiele młodsi niż mieszkańcy innych środowisk, czyli miast do 50 tysięcy i powyżej 50 tysięcy. Z tym oczywiście związany jest kolejny element, mianowicie sytuacja cywilna. No i wyraźnie widać, że 70% mieszkańców wsi w momencie rozpoczęcia pracy to są osoby wolne. No i te wszystkie elementy skłoniły mnie, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi grupami zatrudnionych w polskim przemyśle. No ja zrobiłem taką statystyczne obliczenia, wybierając pewne określone cechy środowiska robotniczego. Więc między innymi poziom wykształcenia, przedwojenne doświadczenie, staż pracy i tak dalej. Poszczególnym cechom nadałem punkty ważności. Za wzorzec przyjąłem najwyższą wartość w danej cesze. I co się okazuje? Okazuje się, że w przypadku mieszkańców miast powyżej 50 tysięcy ta wartość przyjmuje 0,91. Maksymalna to jest 1. W przypadku mieszkańców miast do 50 tysięcy ta wartość przyjmuje 0,83, a w przypadku mieszkańców wsi
ta wartość przyjmuje 0,6%. Oczywiście to jest zabawa. Nie da się skwantyfikować różnic jakościowych tak naprawdę, ale to w jakiejś mierze ilustruje różnice między poszczególnymi środowiskami, które były zatrudnione w zakładach przemysłowych. Dlaczego to jest moim zdaniem ważne? To jest o tyle moim zdaniem ważne, że wcale nie istniała potrzeba, żeby na siłę tą ludność wiejską przenosić ze wsi do miasta. Dlaczego? Dlatego, że my mamy do czynienia z sytuacją, że w polskim przemyśle i w całej polskiej gospodarce występowało zjawisko ukrytego bezrobocia. Przypomnijmy, że ukryte bezrobocie występuje wówczas, jeżeli z kombinacji czynników produkcji można wyeliminować jednostkę pracy i nie będzie to miało żadnego wpływu na wielkość produkcji. Czyli krańcowa wydajność pracy takiego pracownika jest po prostu równa zero. I teraz my mamy do czynienia z sytuacją, w której najsłabsza pod względem przygotowania do pracy w zawodzie była właśnie ta ludność wiejska. Ją można byłoby o wiele efektywniej wykorzystać na wsi, chyba że władze podjęłyby decyzję o zastąpieniu tej ludności wiejskiej odpływającej jakimiś istotnymi nakładami inwestycyjnymi. I takie szacunki były prowadzone, bo już wszyscy sobie zdawali w latach 70., że nie da się drenować wsi z mieszkańców, nie inwestując. I co się okazało? Że koszty substytucji jednego pracownika ze wsi wymagałyby nakładów rzędu 840 tysięcy złotych wówczas. Co było po prostu dla budżetu państwa nie do udźwignięcia. Ktoś mógłby zapytać zatem, dlaczego ta ludność migruje? Otóż ona migruje ze względu na to, że warunki życia na wsi urągają sytuacji, którą można byłoby przypisać XX wiekowi. No, przypomnijmy, że jeżeli bralibyśmy takie podstawowe wyposażenie, na przykład wodociągi, ustępy, łazienka, gaz, ogrzewanie, to wieś zazwyczaj miała około 10% tego, co było w miastach. To oznacza na przykład, że infrastruktura, czyli na przykład liczba lekarzy w latach 70. Na wsi mieszka 42% ludzi, ale lekarzy jest tylko 5%. Stomatologów 14%, pielęgniarek 5,5%. Jest 10 tysięcy wsi, z których żadna nie ma telefonu. Reasumując za tym, moja teza byłaby następująca. Gdyby dopuszczono do tego, o czym mówił w 1944 roku PSL, to znaczy powstania relatywnie dużych gospodarstw chłopskich, mniej więcej 20-hektarowych. Sytuacja ekonomiczna wsi, ale również sytuacja przemysłu byłaby radykalnie odmienna, ponieważ duże gospodarstwa rolne stanowiłyby naturalny rynek zbytu dla artykułów przemysłowych, to po pierwsze, ale również byłby naturalny proces tworzenia miejsc pracy w miastach dla tej części ludności wiejskiej, która by stopniowo ze wsi odpływała w momencie, kiedy rosłby popyt na artykuły przemysłowe. Problem się sprowadza do tego, że ze względów ideologicznych realizacja takiego modelu nie jest możliwa, ale ja powiem otwarcie, ponieważ reprezentuję historię gospodarczą, aspekt społeczny jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, ale równie ważny jest aspekt ekonomiczny, bo nikt już nie pamięta, jak się nazywał polityk, jak się nazywała partia, która stała za określonym rozwiązaniem, a koszty błędnych decyzji ponoszą następne pokolenia przez dziesiątki lat. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia z polską wsią, bo właściwie problemy polskiej wsi przez cały XX wiek nie zostały rozwiązane. Bardzo dziękuję za to bardzo ciekawe wystąpienie. Co więcej, pan profesor zmieścił się w czasie, którego ja nawet nie określiłem, za co przepraszam, tego zaniedbałem. Prosiłbym o zmieszczenie się w 20 minutach, bo w ten sposób pozwolimy sali również wziąć udział w dyskusji. Drugim referentem jest pani profesor Anita Prażmowska z London School of Economics.
która będzie mówiła o reformie rolnej na ziemiach odzyskanych. Oddaję pani głos. Dziękuję. Z góry zastrzegam, że będę, referat mój będzie w języku angielskim. To wynika z tego, że ja po prostu nie mówię płynnie już po polsku. Nie chcę kaleczyć języka polskiego i nie chcę się potykać o własny język. Zainteresowanie ziemiami odzyskanymi i reformą rolną wyniknęło z mojej pracy nad biografią Władysława Gomułki, która się ukaże w Anglii, może nawet w Polsce, zobaczymy. Oparty jest głównie na archiwach Ministerstwa Ziemi Odzyskanych, ale zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że aby uzyskać pełen i obraz tego, co się tam działo, naprawdę jest potrzeba konsultacji z innymi archiwami, ale nie sądzę, że obraz, który przedstawię, który jest ogólny, byłby inny. Sądzę, że po prostu byłby bardziej złożony. Okay, so let me now move into English. A quick comparison of the two government decrees on land reform. That's the first one, dated on 6th of September 1944. And the second, dated 6th of September 1946, will reveal they are different in content, but also in aim. The first refers to land reform in Poland, whereas the second is not an elaboration of the first, but a new piece of legislation which specifically relates to the so-called recovered territories and the former city of Danzig. Now, the main difference between the two decrees relates to the amount of land which will be either allocated to the landless or to those who have small farms with the aim of bringing them up to an average holding of 5 hectares. Now, the land reform decree, which relates to the recovered territories, was not only much more generous, but also differentiated between various use of land. Thus, Article 9 of the latter stated that depending on the quality of land and the climate, holdings could range between 7 to 15 hectares. Where the land was used for gardening, the farm could not exceed 5 hectares. But if it was used to produce seed or seedling plants, it could be up to 20 hectares. Even fishermen and those who employed in industry would be entitled to land, though their holdings could not exceed 3 hectares. The key differences between the two decrees is due to the fact that in the Polish territories, the decree defined the principles on which land was to be reallocated. And that was the result of the breakup of the larger states. In the recovered territories, land was to be treated as a new pool of land. It's very interesting to note that there is no reference to past ownership or title to land. And here specifically, I mean German ownership of land. So the land decree relating to the recovered territories spoke about settlement and distribution of land between incoming people, outsiders coming and getting new entitlement to land. Some allowances were made to accommodate those who had lived there previously. So there's a reference to the autochthon community and Poles who had lived in those territories before September 39, and who had been forced by the Germans to leave, and who would presumably be coming back to their own territories after the war. So the main purpose of the land decree of September 46, which is the recovered territories, was to establish the principle of allocation of land to new cultivators. Thus, we should see in the land reform a plan to establish new form of land ownership.
This was only possible in the recovered territories, but not in the old Polish areas, where the leadership of PKWN had to deal with pre-existing patterns of land ownership and utilization. The 46 decree related to recovered territories allowed the government, which is dominated, as we know, by PPR, to implement a number of political objectives, one of which were essentially different than what happens in 44. Now, the key questions that I'm going to ask is, who made these decisions concerning the distribution of land? Another question, what were the objectives that guided the distribution of land? Were they purely economic or were they political? Was there a political agenda? Was there a long-term plan, or was the purpose of land decree of 46 final or a temporary plan? Starting off with a decision. Initially, the issue of land in the new territory was seen as a problem of settlement of people who were going to be moved from the East, territories that had been incorporated in the Soviet Union. So the Department of Agricultural Transformation of the Ministry of Agriculture was approached to deal with that subject. But we see on the 27th of October 1945, the establishment of the Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Now, the Ministry of Recovered Territories was given initially a coordinative role. That is official statement. But, of course, the person put in charge of it is Władysław Gomułka, who is the first secretary of the PPR, and therefore, unmistakably, this is going to be a political decision. What he stated was that he would have to deal with a distinctive administrative, social, economic situation in these areas. What he wanted is to see the incorporation of these territories into Poland, and that means the eradication of that distinctiveness. The gift of land to Poles in eastern regions, which had been incorporated in the Soviet Union, and the poor peasants from Poland, therefore, would have a political purpose. It would consolidate Polish presence in the recovered territories. And Gomułka is quite open about that one. These territories had to be knitted into Poland. The ministry's role was supposedly to coordinate, but we know very well that from the very beginning, the intention was to remove any influence by the PSL, which is Mikołajczyk's political base. So what we have is an appearance of coordination, of consultation, of dialogue. In reality, all decisions relating to land distribution and also effectively to the recovered territories are made by the Ministry of Recovered Territories. Now, although it's stated repeatedly in the final text of the decree that all decisions were made jointly by the Ministry of Recovered Territories, the Ministry of Agriculture and Land Reform, Ministry of National Defense, Ministry of Public Safety, Ministry of Navigation, Ministry of Foreign Trade, and the Ministry of Reconstruction, in reality, we know that it is Ministry for Recovered Territories. We should also assume that the military authorities had an interest in land settlement. In fact, predating the decree on land is a decision to create military settlements in designated areas. What we see in the decree is an attempt to effectively deal with a fait accompli, which is that military settlements have already been decided upon, and the decree speaks about the removal of people who haven't got entitlement on military grounds from territories that had been designated by the Ministry for National Defense. So land which was to be used for settlement in the first place came under the jurisdiction of the State Land Fund, Państwowy Fundusz Ziemski, and then local commissions were to make decisions. Those who obtained land were to pay, but there were a complex tariff of being relieved. So what is the stated
purpose, you know, when we get past the hints, implications, you know, what do we see as being the dominating thinking at that particular time? Now, there is no conclusive evidence that the PPR sought to establish some sort of model collective farming. It seems as if, on the contrary, the ministry was determined that peasants, that were people who were coming into the ministry, did not think that there was going to be collectivization, that they were confident that this would not be the policy. But if we, you know, we're dealing with a political party of a Communist Party, PPR does discuss how some form of rational policy could be pursued in relation to peasants, and in particular what it favors is cooperatives. I'll come back to that in a minute, but most certainly not in terms of the Soviet-style kovkhoz. Now, we cannot fully reconstruct and honestly reconstruct how decisions were made within the government of that time, because very often they were made not recorded correctly. But what we can presume is that there were several parallel objectives. There was the incorporation of recovered territories, the resolution of the pressing agrarian problems. If land wasn't immediately cultivated, it would then fall out of cultivation and it would be extremely difficult to once more start cultivating it. So it was a very quick process of getting people in and getting them sowing and plowing. Food production, immense awareness of the consequences of the war and collapse of food production. So how to stimulate that production. And also incorporation of the Polish rural community into the great endeavor of building of socialism in Poland. These factors are all linked. They are not separate. They cannot be viewed as independent ones. They form a sort of interactive objective at that time. How each of these objectives were achieved was not clear. And even the PPR leadership appears to have been confused of how they were going to get there and just where they were going to succeed. Nevertheless, it was important to stress that Gomułka explicitly refused to speak of collectivization of land in Poland. There is no reason to consider that he would have had a different policy in relation to the recovered territories from that what he in principle supported. Speaking in 1946, he stated that his aim was to replicate the model of individual land ownership, which was the norm in the old Polish territories. At the same time, he stressed that larger states would not be broken up, but would instead be handed over to cooperatives, parcelacja spółdzielcza. So again, it is the idea that he's keeping away is handing over to some sort of state farms or collective farms, speaking more in terms of production rather than cooperative ownership of land. So it seems to be that, as I said, there's an attempt to keep the Soviet model out of the picture. This raises the question of whether Gomułka thought in terms of a mixed land ownership in recovered territories, one where individual farms would coexist with some form of cooperatives, in which case, what did he have in mind? Now, Hilary Mintz, who at that time is Minister of Industry, and of course he's seen as a very much a Stalinist man, the man from Moscow, and he took part in the same meeting from which I quote Gomułka, he also spoke in terms of the Polish economic model, a synthesis of the state plan, the action plan, and millions of individual owners. So I would suggest to you that PPR at that particular time does not think in terms of collectivization. But were these only words, and was there really, in fact, you know, a hidden agenda in all of this? If we to believe Gomułka's words and land reform, the what we see in the decree, are they different ideas? Now, the land decree of 44, relating to old Polish territories, could only replace dwarf farms with small farms. In the recovered territories, they could go further.
And what Gomułka spoke of is using most modern methods of agricultural utilization, still not collective farms. So land redistribution would be done in accordance with most up-to-date social and economic ideas. Land had to be granted to peasants so it would become their private property. But the desire to offer peasants land which they could cultivate as individuals and not collectively or as part of cooperatives was probably also motivated by a keen awareness that the new settlers had to be made to start cultivating land quickly. Even when an attempt was made to create cooperatives on the in the parts of the larger states that had been broken up, so where you had housing and implements, still it was noted that the peasants' ultimate aim was individual farming at that particular time. But at the same time that talks were conducted on the final form of the decree on land, various projects on land cooperatives continued to be discussed. In some cases, it was considered that they would be formed by settlers who could jointly use implements and buildings after the breakup of the larger states. Generally, no effort was made to persuade the settlers to pool their land or to cultivate it jointly, which would have, of course, been too close to the Soviet model. Mintz and a number of his Pepper colleagues did suggest that cooperatives in the villages would act as an intermediate stage between the progression between private ownership and cooperative ownership of land. Now, the Ministry for Recovered Territories was officially disbanded in January 1949, though its functions had come to an end much earlier. Now, during the last years, its policy had come under investigation, mainly due to the party leadership condemning Gomułka for so-called national deviation, nationalist deviation. Land reform and long-term land policies were reviewed in Poland, and it might not be only just Gomułka, but the issue of Gomułka, but it also was, quite frankly, changing policy in the Soviet Union and the ensuing changing role of the party. It was inevitable that his, Gomułka's, policies in the recovered territories would also be investigated as a general investigation of Gomułka's supposed ideological faith. Failings. Speaking in July 1948, Mintz declared that the village community was at one with the party in anticipating the creation of agricultural cooperatives. So note a very different attitude from the earlier statement, but 2 years ago. While explaining that the peasants should only join cooperatives voluntarily and that the local activists should find methods of persuading them of the benefits of doing so, he finally came to the issue of recovered territories. There were cooperatives would be created there and they, as they would be in other parts of Poland. Mintz made it quite clear in the July plenary of the Central Committee that the party had sanctioned a policy which was based on a class analysis of the village, and that its recommendations were likewise based on the assumption that ideology rather than economic criteria would reconnect the village with the worker state. But in addition to the indication that the distinct pattern of land ownership which had been sanctioned in the 46 decree would not be maintained, Mintz attacked the Ministry for Recovered Territories in the final section of his speech, where he outlined the party's role in the new policy. He stated that it had been revealed that the capitalist element had infiltrated the party ranks. Then he proceeded to state, and I quote here, "It has been revealed that the party in the villages harbor many elements, those who consider that the party card is a springboard for self-enrichment and the exploitations of those in the village. This particularly worrying situation is noted in the recovered territories. Even
though it is undisputed that in the old territories and in the recovered territories, the core of the village party organization are healthy. In other words, it's a very dangerous accusation against the very model that had been those who had taken the distinct model of private ownership in the villages and the recovered territories. The recovered territories are now the ministry and its policies are condemned. By identifying the weaknesses in the party within the recovered territories, Mintz was opening an attack essentially against Gomułka, thus suggesting that his lack of vigilance and incorrect political approach to the question of land ownership had an impact on the regime's relations with the village. I sum up by pointing out that the period 1945 until 1948 is one in which the issue of recovered territories is discussed rationally. It is discussed naturally through a prism of certain ideological preoccupations. But the debate is not entirely ideological. It is understood that there is a need to think of security and agricultural activity, and the pattern of settlement is crucial in securing both. What is interesting about the debate that then supersedes it, in other words, the end of 1948, is that ideology is seen as a sole motive of how a debate on how agriculture, in my particular case, the issue of land within the recovered territories. Thank you. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Również dziękuję za dotrzymanie czasu. Trzecim referentem, trzecią referentką właściwie jest pani dr Sylwia Straszak-Handocha z Uniwersytetu Wrocławskiego, która będzie mówiła o reformie rolnej na ziemiach odzyskanych, szczególnie na Górnym Śląsku. Bardzo proszę. Ja się skoncentruję głównie na Dolnym Śląsku, dlatego że nie będę chciała powielać tego, co pani profesor przed chwileczką państwu przedstawiła. W artykule moim zostaną omówione koncepcje przebudowy ustroju rolnego, ich realizacja w Polsce i na tak zwanych ziemiach odzyskanych ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w latach 1944-1948. W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które po 1945 roku weszły w skład tzw. bloku wschodniego, przeprowadzone zostały radykalne reformy agrarne. Konieczność ich wprowadzenia często wynikała z nierozwiązanej kwestii agrarnej w latach 1918-1939. Głównym problemem było przeludnienie wsi, nieustannie pogłębiająca się pauperyzacja mas chłopskich, utajone bezrobocie, obejmujące miliony ludzi niepotrzebnych na wsi, którzy z powodu niedorozwoju przemysłu i zamknięcia możliwości emigracyjnych nie mieli gdzie się udać. W większości tych państw istniała niekorzystna struktura społeczno-ekonomiczna gospodarki rolnej i wyjątkowo niska produkcyjność. Dlatego w pierwszym etapie istnienia państw socjalistycznych władze komunistyczne wprowadziły radykalne reformy rolne, które miały doprowadzić do likwidacji prywatnej wielkiej własności ziemskiej i do ześrodczenia struktury agrarnej gospodarstw chłopskich. Wielkie masy chłopstwa zostały, jeśli nie pozyskane w ten sposób dla nowej władzy, to w każdym razie początkowo została zneutralizowana ich niechęć. W Polsce władze komunistyczne po 1945 zdecydowane były przeprowadzić oczywiście głębokie reformy społeczne i gospodarcze do najważniejszych, jeżeli chodzi o kwestie rolnictwa, należała wprowadzona dekretem PKWN z 6 września 1944 roku reforma rolna. Wiemy, że miała ona charakter antykapitalistyczny, antyobszarniczy, określała sposoby i warunki parcelacji, regulowała kwestie odpłatności za ziemię i odpłatności dla byłych właścicieli ziemskich. Podstawowym deklarowanym celem reformy miało być zlikwidowanie rozdrobnienia struktury agrarnej. Sposób realizacji reformy różnił się w poszczególnych dzielnicach kraju w zależności od wielkości istniejącej rezerwy gruntów, zaludnienia, struktury gospodarstw rolnych oraz miejscowych tradycji. Analizując założenia polityczne, społeczne i gospodarcze reformy,
Historycy i ekonomiści zwracają uwagę na jej pozytywne oraz negatywne efekty, aspekty. Zdaniem Zbigniewa Landaua do jej zalet na przykład możemy zaliczyć między innymi stworzenie warunków wzrostu zamożności części chłopów, a tym samym do ukształtowania na wsi chłonnego rynku zbytu na wyroby przemysłowe. Reforma rolna niosła ze sobą oczywiście również niekorzystne zmiany w gospodarce rolnej. Proces parcelacji wielkiej własności ziemskiej połączony był z przejściowym zmniejszaniem się rozmiaru wytwórczości rolnej oraz szybkim spadkiem towarowości produkcji. Taka parcelacja nie rozwiązała również problemu przeludnienia agrarnego i rozdrobnienia własności oraz powodowała zazwyczaj niszczenie istniejącej wcześniej kultury rolnej. Pozostawienie dużej liczby gospodarstw karłowatych i małorolnych rodziło poważne problemy na przyszłość, ograniczając możliwości modernizacji gospodarstw i intensyfikacji produkcji rolnej. Według danych w czasie od 6 września 1944 roku do 15 października 1945 reforma rolna objęła na tzw. ziemiach dawnych ponad 2 miliony hektarów, z których 1 400 tysięcy rozparcelowano między 400 tysięcy rodzin robotników rolnych oraz chłopów bezrolnych, małorolnych i średniorolnych. W oparciu o dekret z 6 września 1946 o ustroju rolnym i osadnictwie na ziemiach odzyskanych zlikwidowana została wielka obszernicza własność rolna. Z ziem objętych reformą rolną wydzielono część dla majątków państwowych, a pozostałą ziemię przekazano na własność napływającym osadnikom, przydzielając im gospodarstwa w granicach od 7 do 15 hektarów. W wyniku reformy rolnej w latach 1944-49 na własność chłopów przeszło z osadnictwem na ziemiach północnych i zachodnich łącznie ponad 6 milionów tysięcy hektarów ziemi. W rezultacie utworzono 814 tysięcy nowych gospodarstw, a prawie 260 tysięcy upełnoroniono. Osadnictwo na ziemiach odzyskanych nie było zwykłym elementem procesów migracyjnych w Polsce po II wojnie światowej. Było ono ściśle związane ze zmianami w strukturze agrarnej, z tym, że zmiany te były znacznie większe i głębsze w porównaniu z ziemiami dawnymi. Osadnictwo było zagadnieniem politycznym, częścią składową reformy rolnej i odegrało istotną rolę w poprawie struktury rolnej również w Polsce centralnej. Ówczesne władze polityczne coraz wyraźniej wplatały przyszły model rolnictwa w całokształt motywacji społeczno-ideologicznych, stanowiących zresztą głównie przesłanki do przebudowy ustroju społeczno-ekonomicznego Polski po 1944 roku, nie doceniały tym samym mechanizmów ekonomicznych i rynkowych, które warunkowały dotychczasowy rozwój chociażby rolnictwa dolnośląskiego z okresu przedwojennego. Pierwszy problem pojawił się już na początku realizacji projektu dekretu o reformie rolnej z września 1944 roku. Sprawą niezmiernie istotną była wielkość nowo tworzonych gospodarstw. Została ona uzależniona od zapasu i zapotrzebowania na ziemię, a także i od jakości gleby. Ten problem był przyczyną rozbieżności stanowisk w PKWN-ie. Andrzej Witos ze Stronnictwa Ludowego postulował za odłożeniem reformy rolnej do momentu wyzwolenia pozostałych ziem polskich. Twierdził on, że ze względu na mały zapas ziemi i duże zapotrzebowanie na nią niemożliwe jest stworzenie gospodarstw o wielkości 5 hektarów. Że gdyby przy powiększeniu gospodarstw małorolnych do 3-4 hektarów tworzono gospodarstwa nowe o obszarze najwyżej do 3 hektarów, nie będzie to zgodne z zasadami reformy rolnej. Obradujący we wrześniu 1944 roku w Lubinie zjazd SL przyjął z pewnym zadowoleniem dekret o reformie rolnej, ale jednocześnie w swojej rezolucji stwierdzając. Zjazd podkreśla jednak, że pragnie widzieć w Polsce istnienie gospodarstw całkowicie samowystarczalnych. Dlatego obecną reformę rolną zjazd uważa za akt wynikły z doraźnych konieczności politycznych uczynienia każdemu chłopu na najbliższą przyszłość elementarnych warunków egzystencji. Doceniając doniosłość i trudność obecnej historycznej chwili, zjazd podnosi wszakże konieczność rewizji dekretu w najbliższych latach po linii scalenia gospodarstw małych na gospodarstwa rentowne, tudzież znalezienia w przemyśle, w mieście i na wsi warunków do odpływu i zatrudnienia małorolnej ludności wiejskiej. Obradujący w grudniu 1945 roku pierwszy zjazd PPR uchwalił specjalną rezolucję w sprawie pracy na wsi. Za najważniejsze zadania w dziedzinie gospodarczej uznał doprowadzenie do końca realizacji reformy rolnej i prawidłowej przebudowy ustroju, przebudowy struktury agrarnej Nowej Polski. Zjazd ten postawił sobie 5 konkretnych celów, których
Jedną z najważniejszych na pewno było przyspieszenie, szybkie rozparcelowanie i rozdysponowanie niepodzielonych dotychczas ziem w starych województwach oraz przyspieszenie i unormowanie akcji przesiedleńczej na ziemiach odzyskanych. Postanowienia pierwszego zjazdu PPR oznaczały przyjęcie koncepcji ewolucyjnej socjalizacji wsi. Polityka PPR wobec wsi zmierzała z jednej strony do skłonienia chłopów do większej produkcji żywności, z drugiej strony do stworzenia takiej struktury własności ziemi, by uzależnić ich od państwa i przygotować do kolektywizacji. PPR stanęła na stanowisku, że powszechna parcelacja, tworząc mniejsze gospodarstwa, poprawi zdecydowanie sytuację szerszych grup chłopstwa i zwiąże je z władzą ludową. Problem, jaki stanął przed ówczesną władzą, była nieufność społeczeństwa wiejskiego do osadnictwa grupowego. Z jednej strony PPR zachęcał do takiej formy gospodarowania, z drugiej obawiano się szczególnie, bo chłopi nie utożsamiali kolektywnych form gospodarki z ustrojem kołchozowym. KCPPR tłumaczył, że grupowe zagospodarowanie gruntów uwarunkowane było względami gospodarczymi, a celem ma być powstanie gospodarstw indywidualnych. Zarówno i Henryk Słabek, i Andrzej Wojtas zwracają uwagę, że ówczesne wypowiedzi czołowych działaczy PPR-u na temat przyszłej przebudowy ustroju rolnego miały charakter programowy i były jak najbardziej szczere. Ważnym elementem przeobrażeń agrarnych w latach 45-48 było utworzenie gęstej sieci państwowych gospodarstw rolnych. Zgodnie z koncepcją PPR i całego obozu demokratycznego miały one być instrumentem oddziaływania państwa na rynek, gromadzenia niezbędnych rezerw dla zaopatrzenia ludności miast i wojska, a także środkami kultury rolnej, oraz niesienia pomocy agrotechnicznej gospodarstwom chłopskim. Koncepcja PPR i związanych z nią stronnictw demokratycznych co do parcelacji gruntów na tzw. ziemiach odzyskanych stawiała na tworzenie gospodarstw rodzinnych, średniorolnych i samowystarczalnych. Wielkość użytków przypadająca na jedno gospodarstwo miało wynosić od 7 do 15 hektarów, z wyjątkiem gospodarstw hodowlanych, gdzie górną granicę podniesiono do 20 hektarów. Zmniejszenie przeciętnej wielkości w stosunku do wielkiej własności ziemskiej gospodarstwa poniemieckie miało około 20 do 50 hektarów. Zwiększyło zdecydowanie możliwości osadnicze i ułatwiło ładowanie, przynajmniej początkowo, na jakiś czas głodu ziemi w przeludnionych województwach ziem dawnych. W związku z różnicą w strukturze agrarnej terenów wschodnich Byłej Rzeszy i struktury tworzonej w wyniku reformy rolnej pojawił się problem niedostatecznej ilości zabudowań. Dlatego propagowano głównie na tych terenach osadnictwo grupowe, wprowadzając kilku nowych gospodarzy do jednego budynku. Program PSL natomiast przewidywał, że ustrój rolny ma być oparty na jednorodzinnych, samodzielnych i ekonomicznie mocnych gospodarstwach stanowiących indywidualną własność. Inne dokumenty precyzowały, iż w rękach państwa powinno zostać maksimum 3%, od 2 do 3% areału ziemi, zaś wadliwą strukturę rolną należy poprawić w drodze upełnorolnienia gospodarstw o powierzchni poniżej 7 hektarów, dokonać podziału folwarków na 30-hektarowe gospodarstwa oraz skomasować do tych rozmiarów gospodarstwa o powierzchni od 2 do 5 hektarów. Podstawą struktury agrarnej miały być gospodarstwa średniorolne o powierzchni między 7 a 15 hektarów, z tym, że istniejące już gospodarstwa o powierzchni od 15 do 100 hektarów nie podlegałyby już parcelacji. Stronnictwo pracy głośno opowiadało się za przebudową ustroju rolnego w taki sposób, żeby chronić pełnorolne i niepodzielne gospodarstwa, płacić odszkodowania za parcelacje większych i likwidować gospodarstwa karłowate. Twierdzili oni, że dynamizm gospodarczy narodu nie leży na linii kolektywizmu, lecz przeciwnie, na linii jak najszczerszego upowszechnienia własności. Analizując przyjęte w 1944 roku rozwiązania, trzeba podkreślić, że nie był to wariant jedyny. Oprócz koncepcji państwowych warto zwrócić uwagę na prace koncepcyjne Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, a przede wszystkim na propozycje Wincentego Stysia, którego koncepcje mogły stanowić alternatywę dla realizowanego sposobu przebudowy gospodarki rolnej w Polsce. Oprócz indywidualnych gospodarstw chłopskich, istotny element ustroju rolnego na ziemiach północnej i zachodniej stanowiły spółdzielnie i grupy parcelacyjno-osadnicze oraz gospodarstwa pozostające pod zarządem państwowym. Działalność na Dolnym Śląsku Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, a w szczególności kilku jej działaczy, wprowadziło wiele pozytywnych zmian po 1945 roku. Jednym z nich był Wincenty Styś, który należał do czołowych przedstawicieli polskiego agraryzmu. To już przepraszam się tutaj, 5 minut. To przejdę do samej koncepcji Wincentego Stysia.
Koncepcja Stysia zmierzała do przybudowy po niemieckiej struktury agrarnej w kierunku dominacji średniorolnych gospodarstw chłopskich o powierzchni od 10 do 20 hektarów. Podstawowa argumentacja Stysia wywodziła się z tez agrarystów. Twierdził on: jestem za średniochłopskimi gospodarstwami rodzinnymi i także w przedmiocie dziedziczenia trzymam się konsekwentnie tej linii, uważając, że pewne niedociągnięcia ekonomiczne tych gospodarstw będą z nadwyżką wyrównane przez ich wielkie korzyści społeczno-polityczne. W sytuacji osadnictwa na ziemiach odzyskanych argumentacja ta uzyskała poparcie ze względu na pragmatyczny charakter, co ostatecznie przesądziło o przyjęciu do realizacji proponowanej przez Stysia struktury własnościowej i agrarnej. Styś w nowej strukturze agrarnej na ziemiach zachodnich widział szansę rozwiązania problemu przeludnienia agrarnego na ziemiach dawnych, w związku z tym postulował pozostawienie gospodarstw do 20 hektarów. W celu atrakcyjnienia osadnictwa również dopuszczał możliwość od 30 do 50 hektarów do istnienia takich poniemieckich. Uczony był również przeciwnikiem niepodzielności. Uważał, że swoboda dysponowania gospodarstwem wzmaga siłę wzrostu naturalnego. Ostro wypowiadał się przeciwko zatrudnianiu w gospodarstwach robotników najemnych i pozostawianiu gospodarstw dużych. Odrębnym rozdziałem, odrębnym rozdziałem działalności Rady Naukowej dla zagadnień ziem odzyskanych i osobiście Wincentego Stysia były spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze, w ramach których realizowano osadnictwo grupowe, które na ziemiach odzyskanych było prowadzone w trzech formach: jako grupowo-parcelacyjne, spółdzielczo-parcelacyjne oraz pracowniczo-parcelacyjne. Pierwsza forma obejmowała przesiedleńców dysponujących dostatecznymi środkami do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa, którzy mieli być osiedlani na majątkach nadających się natychmiastowej parcelacji. Osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne prowadzono było w majątkach nie nadających się do natychmiastowego podziału, brak indywidualnych domów, zabudowań gospodarczych i tym podobne. Majątki miały być użytkowane wspólnie przez rolników, zorganizowane współdzielnie do czasu wniesienia przez osadników zagród. Natomiast osadnictwo pracowniczo-parcelacyjne polegało na osiedleniu się pracowników zatrudnionych w majątkach znajdujących się we władaniu Państwowego Zarządu Nieruchomości. Bardzo ciekawą koncepcją, którą chciałabym jeszcze tak szybciutko omówić, tak naprawdę dwie minutki, odnośnie jeszcze spółdzielni parcelacyjnych, one na Dolnym Śląsku do roku 1946 powstały 42 takie spółdzielnie, w których osiedliło się 458 rodzin. W listopadzie 1946 działały już 62 spółdzielnie parcelacyjne, w których osiedliło się aż 700 rodzin. Ogólnie spółdzielnie te w województwie wrocławskim zajmowało około 9000 hektarów. W grudniu 1946 nastąpił regres rozwoju osadnictwa spółdzielczego. Ilość spółdzielni spadła do 7. Wynikało to głównie z osłabienia zaangażowania rad społecznych w ten proces. Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku 1947 roku i do końca maja utworzono już 130 nowych spółdzielni parcelacyjno-osadniczych, 97 rad parcelacyjnych oraz 10 spółdzielni pracowniczych, w których osiedliło się ponad 3000 rodzin. To jest prawie 12 tysięcy osób. Na terenie województwa wrocławskiego spółdzielnie parcelacyjne występowały najliczniej. Jeszcze tylko dwa słowa o koncepcji, która niestety nie została zrealizowana. Ja już przekroczyłam bardzo czas? Jeszcze nie? To ja jeszcze króciutko tylko o jednej koncepcji, która niestety nie została zrealizowana, ale była bardzo ciekawa. Była to koncepcja Stysia ogłoszona w Ekonomiście, gdzie uogólniając doświadczenia spółdzielni produkcyjnej, ukazywała nowy typ spółdzielni, a mianowicie spółdzielnię mechanizacyjną. Na terenie wsi Wilczkowice, położonej na Dolnym Śląsku i częściowo zamieszkałej przez krewnych Stysia pochodzących z byłego województwa lwowskiego, Styś próbował wprowadzić w życie koncepcję polegającej na takiej organizacji życia gospodarczego i społecznego wsi, która godziłaby ze sobą dodatnie strony indywidualnej gospodarki rolnej z pewnymi elementami gospodarki uspołecznionej. Profesor przywiązywał do niej w owym czasie bardzo dużą wagę. Miała ona w jego rozumieniu charakter nie tymczasowego, a raczej trwałego rozwiązania, na którym mógłby się oprzeć model rozwojowy całego przyszłego rolnictwa polskiego.
Według Stysia spółdzielnia mechanizacyjna miała być bardziej trwała niż spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne, ponieważ miała stanowić formę koncentracji produkcji roślinnej, częściowo ziemi, bez przekreślania zasady indywidualnej gospodarki jako warunku sukcesu ekonomicznego i osobistej wolności. Ziemia pozostawała więc prywatną własnością, natomiast mechaniczne środki produkcji stanowiły własność grupową. W celu efektywnego zastosowania mechanizacji Styś proponował częściową lub całkowitą koncentrację produkcji roślinnej poprzez scalanie upraw polowych w tak zwane wielkie niwy. Koncepcja spółdzielni mechanizacyjnej, rezult długoletnich studiów, była ogłaszana w dwóch dużych pracach. Warto tutaj podkreślić, że koncepcja ta realizowana była od szeregu lat z powodzeniem we Włoszech. Zresztą cały pomysł wprowadzenia przez Stysia takiej koncepcji pojawił się w momencie, kiedy Styś był w latach 30. przebywał na stypendium Rockefellera i we Włoszech, i w Anglii, gdzie również wprowadzano taki typ spółdzielni. No, reasumując, niestety ta spółdzielnia, mimo że podobała się Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych, nie została wprowadzona. Wobec specyficznych warunków gospodarczych słuszne było szukanie nowych własnych dróg. Spółdzielcza forma gospodarowania przy zachowaniu indywidualnej własności godna była wypróbowania, a koszt zagospodarowania wsi Wilczkowice, jakie obliczył w artykule, będzie pokazany cały koszt powstania takiej spółdzielni doświadczalnej. Koncepcja o spółdzielniach mechanizacyjnych pozostała tylko koncepcją, pomimo że przewyższała niektóre proste formy spółdzielcze stosowane w Polsce w okresie kolektywizacji. Uważano nawet, że spółdzielnia mechanizacyjna mogła stanowić formę przejściową od gospodarki chłopskiej do wyższych form uspołecznienia. Oryginalna i perspektywiczna koncepcja zmian w polskim rolnictwie została jednak zarzucona, idea spółdzielczości na wiele lat skompromitowana przez próbę przymusowej kolektywizacji podjętej przez władze PRL w połowie 1948 roku. Powojenna struktura agrarna Dolnego Śląska była idealnym gruntem pod osadnictwo spółdzielcze. Niestety brak odpowiedniego ustawodawstwa, wyżej opisane przyczyny zewnętrzne, jak i wewnętrzne, hamujące te akcje oraz inne plany gospodarcze władzy ludowej względem ziem odzyskanych spowodowały zmiany w kierunku gospodarki rolnej, prowadzącą do likwidacji spółdzielni osadniczej oraz indywidualnych gospodarstw rolnych, prowadząc do kolektywizacji wsi oraz jej upaństwowienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam za dokuczanie, ale taka jest moja rola. Oddaję głos wobec tego panu profesorowi Stanisławowi Jankowiakowi z Uniwersytetu Poznańskiego, który będzie mówił o specyfice reformy rolnej w Wielkopolsce. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Spróbuję naszkicować oczywiście tylko w ogólnym zarysie tę specyfikę, bo problem jest szerszy niż 20-minutowe wystąpienie. Pod wieloma względami oczywiście sytuacja Wielkopolski pod koniec wojny odbiegała od sytuacji na innych terenach. Po pierwsze, wielowiekowe antyniemieckie nastawienie powodowało, że Armia Czerwona nie była traktowana wrogo, ale za to wkraczająca nowa władza już tak, ponieważ jak to napisał w swoim alfabecie Stefan Kisielewski o Izydorczyku, pierwszym sekretarzu Polskiej Partii Robotniczej, Izydorczyk jeden z dwóch komunistów w Wielkopolsce. I to w zasadzie oddaje istotę problemu. Te historyczne, XIX-wieczne głównie doświadczenia, zwłaszcza konieczność rywalizacji gospodarczej z Niemcami, powodowała poważne zmiany nie tylko w kwestiach ekonomicznych czy zwyczajach, bo odwrotnie niż na przykład w Polsce Wschodniej, polski stan posiadania można było obronić tylko wtedy, gdy gospodarstwo było dochodowe. Dlatego też, jeśli uwzględnić niską klasę gleby, sprawą podstawową była jego wielkość. W efekcie, odwrotnie niż w pozostałych zaborach, wytworzył się zwyczaj dziedziczenia gospodarstwa przez najstarszego syna, który następnie spłacał pozostałe rodzeństwo. Ci jednak musieli znaleźć sobie zatrudnienie poza rolnictwem. Nie pozostało to bez wpływu na strukturę wielkopolskiego rolnictwa, w której dominowały gospodarstwa duże. Zaznaczyła się nawet tendencja do wzrostu średniej wielkości gospodarstw. Względnie na stałym poziomie utrzymywała się także liczba gospodarstw małych. Kapitalizacja wsi wielkopolskiej oznaczała przy tym nie tylko sposób produkcji, ale wiązała się nawet z kwestiami prawnymi. Wprawdzie wielkopolski rolnik chętnie powiększyłby swoje gospodarstwo, był jednak przywiązany do zasad legalizmu w tym procesie. Także robotnicy rolni mieli inne niż na pozostałych terenach Polski cele i metody walki o poprawę swojej sytuacji. Jeśli strajkowali, to ich celem była nie parcelacja ziemi, na której pracowali, lecz poprawa warunków pracy. Mieli też inną perspektywę, czy inne możliwości niż na innych terenach.
Przed wojną około 40% powierzchni gospodarstw w Wielkopolsce stanowiły majątki ziemiańskie. Odwrotnie niż na innych terenach Polski, stan taki utrzymywał się przez cały okres. Pod względem struktury w czasie II wojny światowej nastąpiły też, no przykro powiedzieć, ale korzystne zmiany, w cudzysłowie oczywiście, bo w planach hitlerowskich Wielkopolska miała być spichlerzem Rzeszy, więc na niespotykaną na innych terenach skalę rozpoczęto przekształcenia własnościowe. Zlikwidowano około 100 tysięcy małych i karłowatych gospodarstw, a wojna, szczególnie jej ostatnia faza, przyniosła poważne straty. Wielu dobrych rolników wysiedlono na inne tereny, wysiedlono też prawie wszystkich ziemian. W efekcie w Wielkopolsce w momencie wkraczania tutaj nowej władzy nie występowało w zasadzie zjawisko głodu ziemi, a nawet odczuwano poważny brak rąk do pracy. Tymczasem głównym celem reformy był podział ziemi między bezrolnych oraz robotników folwarcznych. Kiedy więc do Wielkopolski dotarły brygady parcelacyjne, okazało się, że stworzone w innych realiach ekonomicznych zasady reformy, czyli do 5 hektarów dla średniolicznej rodziny, nie pasują zupełnie do miejscowych warunków. Podstawową kwestią była wielkość nadziału. Silnym na tym terenie ruch chłopski domagał się przeprowadzenia reformy na takich zasadach, by stworzyć zdrowy ustrój rolny oparty na silnych gospodarstwach typu farmerskiego o dużej powierzchni, czyli 10 do 25 hektarów. Przy słabych glebach był to obszar konieczny dla zabezpieczenia opłacalności gospodarowania. Oczywiście spełnienie tych postulatów powodowałoby, że komuniści mieliby bardzo poważne problemy z realizacją swojego rzeczywistego celu, czyli przygotowania gruntu pod przyszłą kolektywizację. Więc duże, silne ekonomiczne gospodarstwa przekreślały taką możliwość w przyszłości. Gospodarstwo pięciohektarowe dla gospodarza w Wielkopolsce było, jak to się mówi w poznańskim, patyrackie, czyli takie, na którym nie opłaca się pracować. I ono było patyrackie nawet dla robotników rolnych, nie tylko dla gospodarza z dziada, pradziada. Słabość ruchu komunistycznego na tym terenie i ta specyfika Wielkopolski powodowały, że nawet planowano odłożenie reformy na tym obszarze na czas późniejszy. Jednak już w marcu 1945 roku rząd tymczasowy podjął decyzję o przeprowadzeniu reformy, przejmując ponad 1 000 000 hektarów gruntów na ten cel. Część tych gruntów to były gospodarstwa i majątki poniemieckie, w związku z tym można powiedzieć, że reforma rolna miała w Wielkopolsce także to ostrze antyniemieckie, co mogło ją ułatwić, biorąc pod uwagę nastawienie, zwłaszcza po okresie okupacji, miejscowej ludności. W realizację reformy poważnie zaangażował się Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej, ponieważ nieufnie traktowano urzędy ziemskie, uznając, że tam pracują przedwojenni ludowcy, którzy jakby nie rozumieją, w cudzysłowie, nowych czasów, i w związku z tym sugerowano, żeby odsunąć urzędy ziemskie od możliwości przeprowadzenia reformy. By w pełni kontrolować przebieg reformy, zwołano specjalną odprawę w Poznaniu dla pełnomocników powiatowych, którym po prostu nakazano bardzo ścisłą współpracę z partiami politycznymi, zwłaszcza z PPR-em, przy realizacji tej reformy. Rozpoczęto też tworzenie robotniczych brygad parcelacyjnych, które przystąpiłyby do parcelacji ziemi, angażując także milicję obywatelską. W biuletynie specjalnym wydanym z tej okazji deklarowano, że natychmiastowe przeprowadzenie reformy jest w tej chwili zadaniem najważniejszym i by przyspieszyć działania, polecono przydzielać ziemię nie tylko robotnikom rolnym, ale także chłopom mało- i średniorolnym. W każdym folwarku miała powstać komisja, której zadaniem było natychmiastowe przystąpienie do podziału ziemi. Techniczną stroną zajęły się urzędy ziemskie. Także propaganda była jakby opracowana dla innego odbiorcy i nie do końca pasowała do wielkopolskiego chłopa, bo w skierowanej do chłopów i robotników rolnych odezwie nawoływano do, cytuję, natychmiastowego podziału ziemi, do wzięcia przez chłopów tej sprawy w swoje ręce. Argumentowano, że teraz, znowu cytat, nastała chwila sprawiedliwości dziejowej, wyrównania krzywd, ziemia obszarnicza przechodzi w ręce tych, którzy tak długo na nią czekali. Szybko okazało się, że no, te działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a chętnych do brania ziemi nie ma aż tak wielu. Kompromitacją reformy było organizowanie jej przez pełnomocników powiatowych, najczęściej ludzi zupełnie nieprzygotowanych do tego fachowo, którzy na spotkaniach z miejscowymi rolnikami czy z robotnikami rolnymi opowiadali po prostu takie bzdury, co zresztą pojawia się w sprawozdaniach starostów, taka krytyczna ocena, że to tylko ośmiesza samą ideę reformy. No ale mimo opisanych trudności reforma w końcu ruszyła.
W ciągu miesiąca rozparcelowano blisko 300 majątków ziemskich. Głównym celem, czy głównym wrogiem nowej władzy był oczywiście właściciel podlegającej parcelacji ziemi. Problem nie istniał tam, gdzie majątek należał do Niemca lub zdrajców narodu. Zgodnie z dekretem ich majątek przechodził na własność państwa i trudno było znaleźć obrońców tych osób. Poważnym problemem był natomiast właściciel Polak. Duża część ziemian została przez okupanta niemieckiego wysiedlona i nie zdążyła jeszcze wrócić do swych domów i to już był problem moralny dla tych, którzy mieli te ziemię brać. A doświadczenia z terenu wschodniej Polski uczyły, że obecność ziemian znacznie utrudni przeprowadzenie reformy. Starano się więc przekonać wieś, znowu cytat, że obszarnicy i ich zarządcy trwonią chłopskie dobro, knują przeciw reformie i konkludowano, nie ma dzisiaj miejsca we dworze dla obszarnika i jego pachołków, niechaj natychmiast wynoszą się ze dworu poza granice powiatu. Jednak nawet według starostów robotnicy folwalczni negatywnie przyjęli nakaz wyrzucenia ziemian z ich posiadłości. W niektórych majątkach robotnicy wręcz domagali się zgody na ich pozostawienie, a nawet grozili, że zatrzymają ziemian siłą. Realizacja zalecenia przebiegała różnie na poszczególnych terenach. Najczęściej usuwano ich, jednak niekiedy część rodziny pozostawała. Na przykład w jednej z gmin pracowała nadal żona dawnego właściciela, zatrudniona jako kasjerka. Administrator bronił się, no oczywiście mając świadomość, że naciąga tutaj założenia, że przecież nakaz dotyczył tylko właściciela. Nie mówił o reszcie rodziny. Nawet czasami część rodziny administrowała tymi majątkami. Niechęć części chłopów i robotników rolnych do reformy trwała także w następnych miesiącach. Sytuacji nie zmieniła próba wywarcia swoistego szantażu czy nacisku na chłopów poprzez stworzenie, ja to nazywam w rozmowach ze studentami, systemem kolejkowym, żeby wymusić przez strach, że jak wy nie weźmiecie, to przyjdą inni, którzy wezmą. No ale proszę Państwa, jeśli nawet ktoś się decydował na wzięcie 5-hektarowego gospodarstwa, to miejscowi rolnicy przyglądali się temu z pobłażaniem, mówiąc, że no, z tej patyraki i tak nie wyżyje, więc nas to nie interesuje. Te opóźnienia spowodowały w końcu, że władze zdecydują się podnieść średnią wielkość nadziału dla nowo tworzonych gospodarstw do 7 hektarów. No ale tutaj zderza się to znowu z pewną inną praktyką. Mianowicie zapas ziemi przekracza zapotrzebowanie. W związku z tym obdarowywany robotnik rolny czy bezrolny wchodzi w pewien kontakt z osobą dokonującą pomiarów, sugerując mu właśnie, że no, ziemi jest dużo, chętnych do brania mało, w związku z tym może będzie tak uprzejmy i tym trójkątem zbitym z drewna obróci kilka razy więcej w tę stronę, no bo przecież nikomu to nie będzie szkodziło. I tak się dzieje rzeczywiście. No i nagle okazuje się, że w Wielkopolsce w wyniku reformy powstają nowo tworzone gospodarstwa 10 lub więcej hektarowe. Co oczywiście spowodowało natychmiastowy skok w realizacji reformy, no bo to już były gospodarstwa, które zapewniały według miejscowych realiów opłacalność w pracy. Przyjęcie nadziału nie oznaczało końca kłopotów. Można powiedzieć, że właściwie rozpoczynało te kłopoty, ponieważ po pierwsze, rzeczywiście tak jak wszędzie, brakowało zwierząt gospodarskich. Podział majątku powodował, że nowo obdzielony rolnik nie miał zabudowań gospodarczych. Nie tylko nie miał zwierząt gospodarskich, ale po prostu nie miał domu. To dalej było pogłębiane przez dewastację tych zabudowań, które jeszcze istniały, bardzo często zajętych przez Wojsko Polskie albo Armię Czerwoną. I to oczywiście jest dodatkowy problem, dla którego ta reforma nie funkcjonowała tak, jak powinna. Dodatkowo w ramach tego swoistego szantażu osadzano na gospodarstwach, zwłaszcza osób, które zostały przez okupanta w czasie okupacji wysiedlone, osadzano osadników, jak się mówiło, w Wielkopolsce z Zabuga. I to powodowało negatywne nastroje na wsi. Ludność uważała, że jest to niesprawiedliwe, że jest to niemoralne, że przecież ci ludzie mają prawo wrócić do swojej własności. No, cały czas towarzyszyła tej reformie oczywiście plotka o tym, że prędzej czy później tak powstaną kołchozy i w związku z tym branie ziemi z reformy nie ma większego sensu. W oficjalnych sprawozdaniach oczywiście pojawia się informacja, że parcelacja przebiegała błyskawicznie, że rozparcelowano tyle, a tyle majątków obdzielono, tam kilkadziesiąt tysięcy rodzin i tak dalej. W praktyce wyglądało to jednak różnie. Te trudności, o których mówiłem, spowodowały, że część osób, które wzięły ziemię z reformy, sugerowała, żeby pozwolono im, zwłaszcza w tym pierwszym roku, tym najtrudniejszym roku, pracować wspólnie.
mówią, tak pracowaliśmy dotychczas w majątku, potrafimy podzielić sobie tę pracę i dzięki temu będziemy w stanie jakby przezwyciężyć te kłopoty, które na wsi w tym okresie się pojawiły. No ale to oczywiście było politycznie niewygodne, pozwalałoby wskazywać bowiem na przypadki wspólnego gospodarowania jako na początek kolektywizacji wsi. W związku z tym te wątpliwości, brak entuzjazmu i te inne pomysły uznano oficjalnie za, cytuję, uleganie reakcji, a pomysły o wspólnym gospodarowaniu za, znowu cytat, uleganie pod szeptom wroga. I w odpowiedzi Rada Ministrów podjęła akurat dokładnie odwrotną uchwałę od oczekiwanej, polecając, i znowu cytat, wbrew sprzecznym z założeniami reformy rolnej i stanowiskiem rządu tymczasowego pomysłom o kolektywnej uprawie ziemi, podsuwanym niejednokrotnie przez wrogie elementy, by czuwać nad przeprowadzeniem pełnego prawa każdego rolnika do swobodnego dysponowania zarówno swą ziemią, jak i inwentarzem oraz zbierami ze swej ziemi i niezwłocznie usunęło wszelkie wypaczenia w tym zakresie. Trochę przydługi cytat, ale oddający atmosferę okresu. Za tym szły oczywiście naciski z centrali, realizowane także na szczeblu wojewódzkim i nie wahano się sięgnąć po przymus, żeby przekonać opornych o konieczności indywidualnego gospodarowania. To miało przekonać tych, którzy zdecydowali się na korzystanie z reformy, że plotki o kołchozach są po prostu elementem wrogiej propagandy rozpowszechnianym przez wrogów. Na dodatek w Wielkopolsce pojawiły się wtedy komisje kontrolne, które miały dokonać rewizji nadziałów. Właśnie w związku z tym, że te obszary były większe niż 7-hektarowe, to teraz komisja po prostu odbierała tę część, która przekraczała 7 hektarów. No nie muszę dodawać, że miało to oczywiście natychmiastowy skutek w postaci zwrotu nadziałów, tym bardziej, że jeszcze zbliżał się termin zapłacenia pierwszej raty za ziemię i to wszystko razem spowodowało, że zaczyna się pojawiać, i to na masową skalę, zjawisko zwrotów nadziałów lub porzucania gospodarstw. Na dodatek zachęca się, w cudzysłowie, zachęca się robotników rolnych do tego, żeby zostawić gospodarstwo tym, że w wydzielonych majątkach, które miały być tymi gospodarstwami wzorcowymi, podniesiono płace, żeby zachęcić robotników rolnych do podejmowania tam pracy. Ale warunkiem było pozbycie się gospodarstwa, więc oni oddawali to gospodarstwo z reformy i podejmowali pracę w tych majątkach wydzielonych. W sierpniu 1945 roku w niektórych powiatach zwroty sięgają, proszę Państwa, 50%, a są takie obszary, gdzie sięgają 90%. Na 30 rozparcelowanych działek w folwarku Nowojewo 29 zostało zwróconych przez parcelantów. Te proporcje są rzeczywiście w niektórych obszarach zastraszające. Co więcej, pojawia się, i to w sprawozdaniach oficjalnych nawet, że chłopi deklarują, że chcą, i tu pozwolę sobie znowu na tym razem krótszy cytat, z powrotem wrócić pod opiekę pana. W sprawozdaniach podkreślano, że nadawanie działek z parcelacji napotykało na trudności w wypadkach, gdy nowymi nabywcami była służba folwarczna i najczęściej wskazywano na brak inwentarza, chociaż tak naprawdę to przyczyny były bardziej skomplikowane. Pod koniec 1945 roku to zjawisko częściowo udało się zahamować, choć w następnym okresie także występuje. Proszę Państwa, na początku 1946 roku Urząd Ziemski w związku z tym wstrzymał parcelację w Wielkopolsce. Wypracował nawet pewną koncepcję koniecznych zmian, żeby zachęcić mieszkańców do brania ziemi z reformy, ale to się nie spodobało i w związku z tym w praktyce reforma nie była realizowana. W końcu oficjalnie w połowie 1946 roku wstrzymano realizację reformy w Wielkopolsce, co było powiązane z trudnościami w zagospodarowaniu ziem zachodnich. W ten sposób chciano zmusić potencjalnych chętnych do brania ziemi z Wielkopolski, żeby udali się na ziemię zachodnie i tam wzięli gospodarstwo. Te tysiące hektarów, które pojawiają się w sprawozdaniach, które rzekomo rozparcelowano, najczęściej dotyczą pewnych korekt wykonanych przy już rozdysponowanej ziemi. Nie są to nowe efekty w pracy brygad parcelacyjnych. W starym województwie poznańskim przejęto na cele reformy blisko 1,5 tysiąca majątków. To było ponad 1 200 000 hektarów ziemi. Z tego zakładano, że rozparceluje się bardzo szybko około 700 tysięcy hektarów. W praktyce, proszę Państwa, w połowie 1947 roku rozparcelowano 303 tysiące hektarów. A więc no, w żaden sposób nie zbliżono się nawet do jakiejś znaczącej
znaczącej liczby. Na początku 1947 roku parcelacja w Wielkopolsce praktycznie zamarła, za to nadal utrzymywała się ta tendencja zwrotu nadziałów z różnych powodów. I podsumowując, żeby nie przedłużyć, bo myślę, że lepiej podyskutować, proszę Państwa, nie udało się założeń reformy zrealizować. Znaczy, moim zdaniem założenie nie dotyczyło uśredniorolnienia polskiego ustroju rolnego, tylko rozdrobnienia. Przypomnę tylko, że dekret mówi o 5-hektarowych gospodarstwach do 5 hektarów ziemi średniej jakości dla średniolicznej rodziny, ale kiedy zacznie się kolektywizacja, to ta sama władza uzna gospodarstwo 5-hektarowe za biedniackie. W związku z tym nie jest to gospodarstwo samowystarczalne, dające możliwość utrzymania, racjonalnego utrzymania rodzinie. Raczej jest to wstęp do przyszłej kolektywizacji. Tyle tylko, że oczywiście, jak to w przypadku Wielkopolski dokładnie wyszło, nie doceniono przywiązania chłopa do swojej własności. Ono broni ją wbrew ekonomii, mimo że to gospodarstwo nie jest ekonomicznie samodzielne. Polityczne motywacje sprawiły, że występowały bardzo poważne różnice w ogniwach zaangażowanych w proces. Właśnie zdarzały się te takie dodatkowe przydziały ziemi, których nie przewidywał dekret. Nie pozyskano w ten sposób, biorąc pod uwagę stosunkowo słabe wyniki reformy rolnej w Wielkopolsce, nie pozyskano w ten sposób zwolenników dla nowej władzy. Znamienne jest tutaj prześledzenie liczby członków Polskiej Partii Robotniczej. Ona błyskawicznie rośnie pod koniec wojny, sięgając 60 kilku tysięcy i w momencie, kiedy rozpoczynają się te procesy, o których między innymi mówimy, to ta liczebność spadnie do 20 albo nawet poniżej 20 tysięcy. Czyli w momencie, kiedy władza jakby pokazuje swoje prawdziwe oblicze, zaczyna się odwrót od jakby angażowania się po tej stronie. No nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, że Mikołajczyk jest z Wielkopolski i że pojawia się na tym terenie i w związku z tym rośnie Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie udało się też stworzyć ustroju rolnego, który by rzeczywiście zapewniał produkcję na odpowiednim poziomie. Za to, uderzając w majątki ziemskie, podcięto możliwości produkcyjne gospodarstw, które taką możliwość miały, które dawały produkcję towarową na rynek, co oczywiście będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. W Wielkopolsce uznawanej za, czasami się pisało, zielone zagłębie, w 1953 roku zabraknie chleba. Zwiększyła się liczba gospodarstw małych, może nie w takim stopniu, jak to miało miejsce we wschodniej Polsce, gdzie średnia wielkość nadziału, o ile dobrze pamiętam, była gdzieś w granicach 2 hektarów. Tutaj ta średnia wielkość jest duża, ale to także nie oznacza, że przy tych kiepskich glebach, jakie w Wielkopolsce mamy, to gospodarstwo jest samodzielne. Małe gospodarstwa stworzone w wyniku reformy zaczną proces, który będzie miał swoje konsekwencje w następnym okresie, czyli pojawi się kategoria chłoporobotników. Nie mogę wyżyć z tego kawałka ziemi, który mam, muszę sobie poszukać dodatkowej pracy w mieście, a po godzinach pracuję na tym swoim kawałku. Nie ułatwiła też reforma przyszłej kolektywizacji. Mimo politycznych i represyjnych działań wielkopolski rolnik, jak wiadomo, obronił swoją ziemię. Poprzez realizację reformy udało się komunistom zrealizować właściwie tylko jeden cel, być może dla nich najważniejszy. Zlikwidowano podstawy bytu ziemiaństwa uważanego za głównego wroga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Państwo mają podobne wrażenie, ale z tych referatów bardzo ciekawe różne wnioski wynikają. Myślę, że tutaj parę mitów zostało obalonych. Można by je chyba przypomnieć, czy jakoś podkreślić na czerwono, żeby utkwiły, ale myślę, że to wyjdzie w dyskusji. Otwieram ją i zapraszam Państwa do zabierania głosu. Mamy pół godziny na tę dyskusję, więc coś niecoś może się zda, uda. Odnośnie profesora Humańskiego, no to dużo racji Pan ma w tej racjonalności produkcji i efektywności. Ale tutaj trochę Pan pominął sytuację, w jakich warunkach my to wprowadzamy. Sytuacja w XIX wieku i w latach jeszcze po I wojnie światowej była podobna. Więc ta parcelacja to główny zabieg socjalny, żeby ograniczyć wielkie bogactwo, a dać wszystkim po trochu, żeby nie buntowali się, żeby przeżyli i jakoś to było. A ta sprawa produkcyjności była jakby dalej, bo już wtedy tak, emigracja była ograniczona,
Miasta się słabo rozwijały, też było przeludnienie, też było ukryte przeludnienie, przemysł się nie rozwijał i to chodziło o te sprawy. Teraz po II wojnie światowej Polska jeszcze takiej, no, że tak powiem, takiej szansy nie miała, żeby otrzymała tereny puste, zagospodarowane, w miarę możliwe, mało zniszczone, bo właściwie nie tyle front ziemie zachodnie zniszczył, co potem Związek Radziecki, tam wojsko wywiozło, co mogło. Szczególnie tutaj z terenów północnych, ale chyba i Dolny Śląsk był rozgrabiony z tych małych zakładów przemysłowych i tego. Ale były miasta wolne, były wsie wolne, były majątki, były gospodarstwa poniemieckie. I ci ludzie, którzy ze wschodu jechali, mieli możliwość wyboru. Czego nie było po I wojnie światowej, bo tam też było to osiedlenie tych powstańców wielkopolskich, śląskich na wschodzie, ale dostawali puste tereny, a tu dostawali gospodarstwa. Nawet może lepsze, jak te, które opuścili. I teraz kwestia. Po wojnie ratuj się kto może, gdzie kto chciał, tam szedł de facto. Mógł iść do miasta, mógł na wieś, brać ziemię, brać do majątku, brać swoje. I tutaj trzy lata odbudowy, wtedy Władysław Gomułka organizuje w 1948 roku wystawę ziem odzyskanych we Wrocławiu, jak myśmy się rozbudowali. Potem nawet po latach Czesław Bobrowski mówi, że jedyny plan, który się udał, to był właśnie ten plan trzyletni, no bo odbudowa zawsze się udaje. Mniej czy więcej, a potem te plany sześcioletnie, pięcioletnie już się nie sprawdzały, bo z różnych przyczyn, czy były za ambitne, czy były nieracjonalne, to jest inna sprawa. A teraz wracając tutaj do czego, od czego zacząłem, że w tej chwili, jak pan powiedział, racjonalność to de facto teraz w 90-tych latach mogliśmy powiedzieć właśnie, jak będziemy gospodarować, żeby to było racjonalnie i efektywnie. Więc teraz czytałem tą książkę Balcerowicza, bić się trzeba, tak? I tutaj cały sukces Balcerowicza polega na tym, że polikwidował wszystko. Bo okazało się, że w Polsce było wszystko nieracjonalne, nieefektywne. I teraz kraj się niby wszystko prawie jest pozamykane, a kraj się nie bankrutuje, tylko się rozwija. Zobaczymy jak na długo. Największym zakładem przemysłowym Warszawy to chyba jest teraz komunikacja miejska, tramwajowa i autobusowa. Bo wszystkie zakłady łącznie z Żeraniem zamknięte, no Huta Warszawa też chyba 1/3 zatrudnia ludzi, co zatrudniają, nie wiem ile produkuje, bo może efektywność się zwiększa. I dlatego ta 1/3 ludzi potrafi produkować tyle, ile wcześniej produkowano. Ale bardzo bym prosił o konkretne, bardzo tak. Konkretne pytanie, czy wniosek. Więc chodzi mi o to, że właściwie teraz mogliśmy przejść dopiero na etapie tego rozwoju, że tak powiem, rozbudowanej gospodarki do racjonalnego przesuwania ludzi do produkcji. Albo produkują efektywnie i pracują, albo nie produkują, ale przy ograniczonej ilości zatrudnienia. Z tym, żeby nie ta emigracja tych, obojętnie czy to 2 miliony wyjechało teraz, czy milion, czy 4 miliony, to jednak byłoby całkowite załamanie chyba tej gospodarki naszej. A w związku z tym, że zostały te granice otworzone, nas tam jeszcze tolerują, no to jakie się idziemy? Rozprzedano rezerwy, ale i tak kraj jest coraz bardziej zadłużony. Więc nie wiem, czy za 10 lat nie będziemy w tej sytuacji, jak teraz jest Grecja. Ale bardzo proszę o konkretne pytanie. Tak, dobrze. Więc bardzo bym prosił o takie krótkie i konkretne pytania do prelegentów, bo inaczej nie wyjdziemy z tego. Postaram się dostosować do rozkazu. Do pani profesor Prażmowskiej mam takie pytanie. Jaki był, czy był, a jeżeli tak, to jaki udział Mikołajczyka w tworzeniu nowego dekretu o reformie rolnej, tego, który objął ziemię zachodnie i północne, bo Mikołajczyk przecież był ministrem, więc czy w ogóle był uczestnikiem tych przygotowywania tego dekretu, czy jakoś go ominięto, bo przecież Ministerstwo Ziem Odzyskanych no między innymi powstało po to, żeby Mikołajczykowi i Kiernikowi odebrać część władzy, bo na tym obszarze Ministerstwo Administracji Publicznej Kiernika nie miało żadnej mocy. Ministerstwo Ziem Odzyskanych było państwem w państwie w zasadzie, poza wojskiem, pieniądzem i bezpieką, to w znacznym stopniu samo się rządziło. Więc chciałem się dowiedzieć po prostu, bo jakoś z moich prac nad Mikołajczykiem, prawdę mówiąc, wtedy się tym ministerstwem nie zająłem, w ogóle i nie wiem, jakie były relacje między Ministerstwem
Rolnictwa, a Ministerstwem Ziem Odzyskanych. Do pana profesora Humińskiego, no to bardzo ciekawa koncepcja. Czy pan próbował zrobić podobne, może nie tak szczegółowe, ale badanie porównawcze z jakimś innym krajem, czy komunistycznym, albo z innym krajem w ogóle na świecie, będącym w podobnej fazie jakby rozwoju gospodarczego? Czy te procesy, o których tutaj pan mówił, one miały charakter jakby realizacji pewnej politycznej deklaracji, a na ile one wynikały z no, takiego normalnego, naturalnego rozwoju gospodarczego czy zmian gospodarczych, bo nie przepadam za określeniem rozwój, bo on zakłada, że coś musi się zmieniać na więcej, a czasami po prostu chodzi o zmianę samą. Więc czy to było coś, na ile ten kazus Polski można uznać za jakiś specjalny, czy to była po prostu taka dosyć normalna droga w krajach, które przechodziły podobny przewrót polityczny, jak przechodziła Polska, a może to w ogóle było związane po prostu z procesami modernizacji w tym przypadku rolnictwa, które no może poza Anglią wszędzie pewnie podobnie wyglądały. Jeżeli chodzi o te sprawy rolnictwa na ziemiach zachodnich i północnych, to tutaj pan profesor słusznie na to zwrócił uwagę, że po prostu to rolnictwo pracuje trochę dla siebie, ale to, co wyprodukuje, to głównie miasta spożywają. Skoro miast nie było, albo one stanowiły cząstkę tego, co było poprzednio, to ta cała struktura rolna, która tam istniała przed wybuchem wojny, czy przed 45 rokiem, właściwie nie miała żadnej, tak powiem, racji bytu. No bo jeżeli z 7 milionów mieszkańców miast zostało 3,5 miliona, no to po prostu i rolników musiało być dwa razy mniej, i hektarów dwa razy mniej uprawiać, no bo po prostu nie było komu tego sprzedawać. I wreszcie trochę pytanie, ale głównie taka uwaga do tego, co pani doktor Straszak mówiła. No, uderzyło mnie, jak pani przejęła całkowicie tamten język. Tamten język nawet propagandy, partie demokratyczne i tak dalej, i tak dalej. No, po angielsku jest taki gest, cudzysłów, więc tutaj co pewien czas by się w pani przypadku chyba przydało to. Ja rozumiem, że pani zafascynowana jest profesorem Wincentym Stysiem i jego różnymi próbami. Nie wiem, czy można jej nazwać wyższą formą uspołecznienia, po prostu inną formą uspołecznienia, dlaczego wyższą, ale to, co profesor Styś robił, nawet w PSL-u spotykało się z rezerwą, dlatego że to był taki radykalny agraryzm. Pani wspomniała o tym, że profesor Styś należał do czołowych agrarystów w okresie międzywojennym i rzeczywiście, ale ci agraryści to nie był jeden agrarysta, tylko ich było więcej, a jak było więcej, to się różnili między sobą poglądami i byli tacy radykalni, no właściwie już tacy socjalizujący agraryści, którzy stawiali właśnie na różne spółdzielcze formy, a w warunkach, kiedy zaczyna dominować partia komunistyczna, to wiadomo, że to nie chodzi o współpracę, tylko o kolektyw, bo to jest trochę co innego, prawda? Agraryzm polski się między innymi wzorował na agraryzmie duńskim, Grundwigu i tak dalej, i tak dalej. I do tej pory przecież Dania jest, można powiedzieć, uspółdzielczona, ale to nie są kołchozy. To jest tylko współpraca chłopów, farmerów przy, nie wiem, dystrybucji, zakupach, chłodniach i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co proponował profesor Styś, to szło w stronę takich falansterów w zasadzie, bo oczywiście można sobie wyobrazić, że gdzieś powstaje
nie wiem, 40 kibuców albo innych komun, prawda? I one są tym przykładem, jak ludzkość ma funkcjonować, ale jak to się rozszerzy na 400 tysięcy, zaczyna być problem, a 4 miliony to już jest katastrofa wtedy, prawda? Więc dlatego bym sugerował pani pewną wstrzemięźliwość, a przynajmniej krytycyzm dalej posunięty wobec tego, co profesor Styś proponował. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Masa pytań. Kto następny? Mamy jeszcze parę minut na, nie wiem, 2-3 pytania. Bardzo proszę. Wydaje się, że dwa referaty, które usłyszeliśmy, pani profesor Brażmowskiej i pani Handlochy, no stawiają kwestię podstawową. Znaczy kwestią podstawową jest dla mnie to, czy w polityce PPR-u dotyczącej wsi w latach 1934-1938 dominował ten racjonalizm, jakby należało sądzić z referatu pani profesor Prażmowskiej, czy dominowało takie myślenie ideologiczne od początku. Bo jeżeli, znaczy często jest spotykana teza, ona się upowszechniła, ale czasami tezy, które wydają nam się no, takie niepodważalne, warto się nad nimi zastanowić. Czy faktycznie w 1934-1935 roku komuniści, projektując i wykonując reformę rolną, myśleli, że należy ją tak zrobić, żeby była kolektywizacja. Znaczy tak ją rozdrobnić, tak ją zaprojektować, że ona by służyła kolektywizacji. No oczywiście możemy założyć, że część członków i aparatu partyjnego, zwłaszcza ta, która była w Moskwie, która przyszła z tą ekipą moskiewską, była zaprogramowana na kolektywizację, bez wątpienia. Natomiast tak się składa, że rządy w PPR-ze w tym okresie ma tak grupa no, od Gomułki. No to nie są ci, którzy przyszli z Moskwy i chcą przeprowadzać kolektywizację. Dlatego jak słuchałem tych referatów, to po raz kolejny ta kwestia, że tak powiem, stanęła i po raz kolejny zacząłem się nad tym zastanawiać. Zwłaszcza, że te spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne, o których pani mówiła, no może mnie pamięć zawodzi, ale w każdym razie z tego, co czytałem kiedyś w takich różnych ludowych opracowaniach, to peperowcy jak ognia bali się tego, żeby kojarzyć ich ze spółdzielniami osadniczo-parcelacyjnymi. Oni chcieli, żeby to była inicjatywa ZMW Wici, no kogokolwiek, tylko nie ich. No właśnie. W związku z tym wydaje mi się to bardzo interesujące i chciałem w związku z tym no, postawić tą kwestię. Być może to są drzwi już otwarte, ale może warto się nad tym zastanowić. I kolejne pytanie do bardzo ciekawego referatu profesora Jankowiaka. Moje pytanie jest następujące. Pan mówił o przyczynach zwrotu nadziałów, że są bardzo skomplikowane. Użył pan takiego określenia. No ponieważ jest dyskusja, to może by była okazja, żeby pan szerzej powiedział, na czym to skomplikowanie zwrotu nadziałów, z czego dotyczyło, na czym polegało. I ostatnie moje pytanie jest następujące. Mamy książkę Henryka Słapka o reformie rolnej w Wielkopolsce. Na ile ona się zestarzała pod tym kątem widzenia? Znaczy, czy jego wizja tych powodów zwrotu nadziałów, która jest w tej książce, w świetle nowych badań, pana badań, została, że tak powiem, zweryfikowana, możemy uznać ją za przestarzałą, a na ile ona dalej się broni? Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze ktoś by miał ostatnie i wtedy przejdziemy do odpowiedzi. W ten sposób jedną rundę byśmy zrobili, żeby się zmieścić w czasie. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. No jeżeli nie, to w ogóle przejdźmy do odpowiedzi. To może teraz w odwrotnej kolejności, dobrze? To od pana profesora Jankowiaka byśmy zaczęli. Może być tak? Oczywiście. Proszę państwa, nie da się dzisiaj tak naprawdę wniknąć w psychikę ówczesnych ludzi i odpowiedzieć na pytanie, co ich motywowało. Zwracamy uwagę na kilka podstawowych czynników. W dokumentach najczęściej przejawia się jako taki dominujący problem wielkości gospodarstwa. To znaczy znacząco rośnie liczba zwrotów w momencie, kiedy to gospodarstwo w opinii obdarowanego nie spełnia podstawowego kryterium opłacalności gospodarowania. To jest ta słynna pateraka, na którą się powoływałem. To znaczy, jeśli nie będę mógł z tego wyżyć, to nie będę się angażował w pracę. Po drugie, no właśnie to, że nie rozparcelowano takiej ilości ziemi, jaką planowano, a więc
pojawiają się gospodarstwa państwowe duże i tam potrzebni są pracownicy. Zachęta do porzucenia gospodarstwa wynika z przyzwyczajenia do tego, że status robotnika rolnego w Wielkopolsce do II wojny światowej był bardzo wysoki. To funkcjonowało nawet jeszcze wiele lat po wojnie, kiedy Fornal od Potworowskich, to moja rodzinna wieś, był uważany za wybitnego specjalistę w kwestii koni, ale on się na oborze na przykład już nie znał. A teraz od tego człowieka wymagano, żeby znał się na wszystkim. Musiał podjąć gospodarowanie, zajmując się wszystkimi elementami. Powiedziałbym nawet, że Fornal niektórych prac nie chciał wykonywać, bo to było poniżej jego godności. On jest wąskim specjalistą, zawsze był dobrze opłacany, na przednówku nigdy nie cierpiał głodu, bo był szanowany przez wieś, to jest bardzo ważne. Więc nie było motywacji do tego, żeby podejmować pracę na własnym gospodarstwie w momencie, kiedy pojawiła się możliwość podjęcia takiej pracy jak dotychczas właśnie w tych wydzielonych majątkach. I to kolejny powód, dla którego należałoby się zrzec. Po trzecie, taka fala nastąpiła po tej rewizji nadziałów, tam gdzie rozbudzono już pewne ambicje, pewne nadzieje, no bo 10 czy większe hektarowe gospodarstwo daje już możliwość pracy racjonalnej i nie tylko wyżycia z tego, bo wielkopolski rolnik nie żyje z dnia na dzień, on myśli kategoriami jutra. I w związku z tym, jeśli gospodarstwo ma się rozwijać, musi być dochodowe. To się wiązało z tym doświadczeniem XIX-wiecznej walki o polski stan posiadania. Więc jeśli tylko przeżyję, to nie jest argument, żebym prowadził taką działalność. Po czwarte, proszę Państwa, być może na to trzeba by było zwrócić uwagę, mieszkaniec wielkopolskiej wsi nie musi brać gospodarstwa, bo ma alternatywę. To znaczy to, że dzieci powyżej, no, najstarszy syn dziedziczy, reszta musi sobie znaleźć pracę i sposób zarabiania na życie w systemie okołorolnym, zaowocowało w Wielkopolsce małymi miasteczkami, w których jest mnóstwo zakładów rzemieślniczych i dzieci chłopskie przejmują te role, pracują na rzecz tego rolniczego zaplecza. W związku z tym nie muszę wziąć gospodarstwa, z którego nie wyżyję, będę pracował w mieście na rzecz tego rolniczego zaplecza. To nie jest ani degradacja, to się nie wiąże z jakimiś oporami moralnymi, prawda? On ma łatwość podjęcia takiej decyzji. I to powoduje, że kiedy już się przekonał, bo może uległ na początku, ale kiedy się przekonał, że to gospodarstwo nie zapewni mu odpowiedniego poziomu życia, no to je zostawiam i szukam sobie pracy gdzie indziej. Niekoniecznie nawet właśnie w zawodzie tym związanym z rolnictwem, tylko przekwalifikuję się, po prostu będę pracował na innym obszarze. Ja nie odkrywam tutaj żadnych nowych rzeczy. Te rzeczy są znane. Bo specyfika Wielkopolski była uwzględniana już w pracach pana profesora Słapka i tutaj wiele z tych ustaleń zachowało swoją aktualność do dzisiaj. No, powiedzmy, że dzisiaj mamy trochę więcej możliwości poszukania w innych źródłach, do których wcześniej dostępu nie było, czyli na przykład raportów o nastrojach pochodzących z Urzędów Bezpieczeństwa czy z milicji i tak dalej, ale generalnie ta charakterystyka wielkopolskiej wsi, ona w zasadzie jest w miarę kompletna. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje pana profesora, ale myślę, że na tym etapie to tak właśnie wyglądało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To ja może o tych spółdzielniach parcelacyjno-osadniczych. One zdecydowanie, oczywiście tutaj sam statut był realizowany czy tworzony tych spółdzielni przez Stysia oraz przez Wici, przez członków Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, więc to zdecydowanie w tym kierunku szło, więc... A co do PPR-u i początkowej, znaczy okresu, kiedy PPR tłumaczył, że to grupowe gospodarowanie gruntów było uwarunkowane względami gospodarczymi, więc i celem miało być powstanie gospodarstw indywidualnych. I tak... Czy plany od razu kolektywizacji, czy od razu? To znaczy myślę, że w początkowej fazie na pewno tak. Później troszeczkę, nie wiem, czy można to nazwać pewną liberalizacją? Nawet nie chyba, prawda? Obydwie chyba mamy, dzielimy się tutaj poglądami, że naprawdę jest ewolucja.
Jest dość szeroka dyskusja. Czasami ta dyskusja się przesuwa się w kierunku bardzo prostych spraw, ekonomicznych, siewu. Naprawdę, naprawdę. W 36 jest okropna obawa, że osadnicy, którzy już się zjawili tam, w bardzo trudnych warunkach powrócą do stałej Polski. Więc... Ale to tak się wielokrotnie nawet zdarzało, tak, prawda, na ziemiach odzyskanych. Tym bardziej, że specyfika Dolnego Śląska była taka, że ziemie to były wielkie, 100-hektarowe bardzo często gospodarstwa, które posiadały minimalną ilość, inwentarz żywy prawie nie funkcjonował. Z drugiej strony zabudowania też były w ograniczonej formie. I w momencie, kiedy przyjeżdżało dosyć dużo tych repatriantów na te tereny, to tą ziemię trzeba było podzielić, ale trzeba było też stworzyć podstawowe warunki bytu. Dlatego lokowano ich bardzo często w jednym gospodarstwie po kilka rodzin, co absolutnie w większości się nie podobało, dlatego wracali. Nawet jeżeli chodzi o Wincentego Stysia, który pochodził z Husowa i sprowadził prawie całą wieś do kilku, założył sam kilka tych spółdzielni parcelacyjno-osadniczych. Ja może jestem zafascynowana, dla mnie to było coś, co daje do dnia dzisiejszego pewien taki wyraz, taki pozytywny oddźwięk, dlatego że w miejscach, gdzie te spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze funkcjonowały, do dnia dzisiejszego te ośrodki wiejskie, czy też gminy już w tej chwili bardzo dobrze prosperują na Dolnym Śląsku. Chociażby sam Tyniec to jest taka, to była bardzo mała wioska, do której właśnie większość Husowian przyjechało. W tej chwili jest to jedna chyba z najlepiej prosperujących gmin, a której nadal mieszka bardzo dużo właśnie osób, które przyjeżdżały z Husowa. I ta byli też tacy, którzy dojeżdżali z Kresów do Opola i stwierdzali, że no, zresztą sami państwo wiecie, że tutaj te ziemie i ta atrakcyjność jest niska, dlatego że no, najpierw trzeba się wybudować, trzeba coś ze sobą przywieźć, prawda, a tutaj potężne obszary, które no, były nie do końca zagospodarowane, jeszcze rozgrabione przez armię radziecką, jeszcze część zabierali cofający się żołnierze niemieccy, także albo była niszczona, palona. To znaczy w nawiązaniu do tego, ja bym jednak nie porzucał tej myśli, że jednak komuniści mieli plan przyszłej kolektywizacji. Bo gdyby było inaczej, to dyskusja jeszcze na etapie PKWN-u o wielkości nadziału w wyniku reformy nie byłaby taka, jak była. A przypomnę, że opór Witosa pani Wasilewska rozwieje, wyglądając przez okno i pytając, ciekawa jaka jest pogoda w Komi, sugerując jednoznacznie, że upiera się przy sprawie przegranej. Pięciohektarowego, czy jakby do 5 hektarów wyklucza możliwość racjonalnej gospodarki i oporu przed władzą, więc myślę, że nie do końca możemy porzucić pomysł, że to był po prostu pewien wybieg taktyczny. Dobra, musimy teraz zrobić reformę, bo potrzeba zasiać, żeby można było wyżywić miasto, bo trzeba armię wyżywić, która idzie i tak dalej. Poza tym trzeba też, może w wielkiej polityce, nie można wystraszyć zachodniego wyborcy, który w wyborach powojennych we Francji, we Włoszech czy gdzieś będzie głosował i żeby się nie wystraszył tego, co się dzieje po tej stronie frontu, a w sytuacji, kiedy się zmieniają realia, no mamy z dnia na dzień podjętą decyzję o kolektywizacji przymusowej i nie stanowi to żadnego problemu. Pani profesor, ale to tylko głos w dyskusji. Co pani profesor? Co bym dodała, że nie ma tego pojęcia jednego głosu komunistów. My jeszcze naprawdę widzimy dyskusje. To są dyskusje, które się odbywają w partii, w środowisku komunistycznym. Oni sami szukają polityki i to nie jest otwarta dyskusja i jeszcze oczywiście nie ma konsekwencji co do różnic poglądów. No, ale... gdzie uważali, że granica na Odrze i Nysie to jest tymczasowa granica, dopóki na początku 1947 roku Mołotow nie udzielił wywiadu agencji TASS, powiedział, że to jest słuszna granica i nagle wszyscy uznali, że to jest dobra granica. Poza tym kwestia była też, gdzie jest Mikołajczyk. Bardzo ciekawe, ja go szukałam. Przyznam się, że ja spodziewałam się w archiwach Ministerstwa
ziem odzyskanych, że będą jakieś wskaźniki, powiedzmy listy, czy różnica opinii, czy zdania, ale tego nie ma. Dlatego, że co ja widziałam w ministerstwie, były przeróżne dyskusje na temat dokładnie ile hektarów powinno być przyznane. Czyli różne ministerstwa swoje argumenty wprowadzały i bardzo racjonalnie. To jest ciekawe, że te argumenty są prowadzone racjonalnie z punktu widzenia ekonomicznego i różnych, ale ja nie widzę Mikołajczyka tam. Czesław Bobrowski, który był przewodniczącym Centralnego Urzędu Planowania i jego wspomnienia, on powiedział, że Mikołajczyka się trzymało z daleka. To było intencją, żeby on nie miał żadnego wpływu. Ale z drugiej strony, czy rzeczywiście Mikołajczyk kiedykolwiek brał udział bezpośrednio w dyskusjach na temat kwestii wielkości parceli? Ja zdaję sobie sprawę, że na uchodźstwie, czyli w Londynie, stronnictwa ludowe miały dość szeroką dyskusję na temat reformy rolnej. Ale czy Mikołajczyk jako osobowość angażował się w tych dyskusjach? Ja nie widzę, żeby to się odbywało w Polsce. Ale to może jest specyfika tego decision making. W spotkaniach biura politycznego, gdzie w gruncie rzeczy były podejmowane główne decyzje, Mikołajczyk oczywiście nie brałby udziału tam. Więc on jest to excluded. Jego nie ma w tych dyskusjach i to nie jest przypadkowe. Poza tym to chyba myśmy próbowały znaleźć, czy wszystko pokryłyśmy. Nie, więcej nie mam. Bardzo pan profesor. Zacząłbym odpowiedzieć na pana pytanie. Ja mam świadomość, że jak się bada procesy historyczne, należy uwzględniać kontekst tych procesów, próbować zrozumieć, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej się zachowują. No, ale jest też bardzo ważne przy ocenie każdego systemu społecznego i gospodarczego, żeby zadać sobie takie najprostsze, ale może też fundamentalne pytanie, czy on tak naprawdę poprawia sytuację własnego kraju, własnego społeczeństwa, konkurencji z innymi społeczeństwami i krajami. To jest trochę tak, jak Zygmunt Żuławski w jednym z ostatnich przemówień w Sejmie powiedział, no, nie jest zasługą rządu, że piekarz piecze chleb, a murarz muruje. Zadaniem rządu jest prowadzić taką politykę, która w długiej perspektywie czasu zapewnia krajowi i społeczeństwu szansę na poprawę konkurencyjności z innymi krajami i poprawę sytuacji materialnej. I teraz problem polega na tym, że ta polityka, która jest prowadzona, no jest w znacznej mierze ślepym zaułkiem. Jest w znacznej mierze ślepym zaułkiem i problem ze zmianami gospodarczymi polega na tym, że tak naprawdę cenę, którą płacimy za błędne decyzje, odczuwają może nie ty, których to bezpośrednio dotyczy, ale problemy się kumulują i pokazuje się to w drugim czy trzecim pokoleniu. Prawda? I tak było z krajami socjalistycznymi, które właśnie wszystkie się załamały mniej więcej w jednym momencie. Jeszcze w połowie lat 80. 1/3 państw świata, 1/3 obszaru świata, 1/3 ludności rządzona była przez partie, które odwoływały się do ideologii marksistowskiej. Dzisiaj pozostały dwa, Kuba i Korea. No to coś jest w takim razie, było w tym systemie, co powodowało, że on w dłuższej perspektywie czasu był skazany na zagładę. Odpowiadając na pytanie pana profesora Paczkowskiego, ja biję się w piersi, ja nie jestem specjalistą od rolnictwa, więc jakichś szczegółowych badań na ten temat nie prowadziłem, ale powiedziałbym, że intuicyjnie mi się wydaje, że wszystko zależy od pewnego ciągu procesów, przez które pewne państwa przechodziły. Jeżeli przyjmiemy, że rozwój gospodarki kapitalistycznej był możliwy tylko, jeżeli wcześniej był poprzedzony rewolucją agrarną, bo tak naprawdę powstanie gospodarki wolnorynkowej jest możliwe, jeżeli pojawi się masowy rynek zbytu, a ten masowy rynek zbytu musi się pojawić na wsi, a to oznacza, że chłopi muszą przejść z poziomu chłopa, który nie funkcjonuje na rynku, no, w przedsiębiorcę rolnego, który będzie kupował i sprzedawał. No to oznacza, że w Europie Środkowo-Wschodniej myśmy mieli dokładnie odwrotny proces, który zaczął się w
XV wieku i który polegał na refeudalizacji. O ile Europa Zachodnia powędrowała ku gospodarce kapitalistycznej, to Europa Środkowo-Wschodnia cofnęła się ku feudalizmowi i tak naprawdę system feudalny został zlikwidowany dopiero w XIX wieku. I na czym dramat polega? I to myślę, że dotyczy wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że większość społeczeństwa żyje na wsi i ponieważ tam były przeprowadzane reformy odgórne, to będziemy mieli dokładnie bardzo podobny model struktury agrarnej jak w Polsce. Czyli mamy do czynienia w 2021 roku z sytuacją, że 75% społeczeństwa polskiego mieszka na wsi, a przygniatająca większość ma gospodarstwa do 5 hektarów. Czyli nie funkcjonuje na rynku. Nie kupuje, nie sprzedaje. A to oznacza, że gospodarka II Rzeczpospolitej nie mogła się rozwijać. I teraz po II wojnie światowej my mamy do czynienia z sytuacją, w której ten model reformy rolnej, który wybrano, właściwie nie tylko, że nie poprawił sytuację, ale ją pogorszył. I moim zdaniem podobnie było we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To znaczy nie rozwiązano problemu, tylko z motywów politycznych. Ja nie będę się wypowiadał, czy było wcześniej chęć tej kolektywizacji, czy nie, nie znam się na tym, ale mnie się wydaje, że gdyby robić gradację dobra, średnia, zła reforma i tragiczna, to w Polsce przeprowadzono reformę tragiczną z punktu widzenia ekonomicznego. A na to się jeszcze nałożyła polityka władz, to znaczy ona była ewidentnie antychłopska, bo Czesław Bobrowski wspomina, że kiedy w 1945 roku wprowadzano system cen, to wprowadzono przelicznik od 1 do 6. I kto został najbardziej pokrzywdzony? Oczywiście chłopi, bo im zrobiono przelicznik 1 w stosunku do 1. Chłopi nie dostarczali artykułów żywnościowych, bo po pierwsze ceny na te artykuły żywnościowe były bardzo niskie, a po drugie nie było co za te pieniądze kupić, bo była co prawda akcja Przemysł dla Wsi, która opiewała na 50 miliardów złotych, tylko problem polegał na tym, że chłopi produkowali artykułów żywnościowych za 100 miliardów, czyli za połowę nie za bardzo mogli te artykuły kupić. Więc jeżeli ja miałbym cokolwiek w tej materii powiedzieć, to powiedziałbym tyle, że w Europie Środkowo-Wschodniej mi się wydaje, że procesy ciągną się od XV czy XVI wieku, natomiast to rozwiązanie, które zostało przyjęte w Polsce w 1944 roku i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie tylko, że problemu nie rozwiązało, ale wręcz go pogłębiło, bo jak weźmiemy Czechosłowację czy Węgry, w Czechosłowacji też szacowano w przemyśle ukryte bezrobocie na 20%. Czyli to było zjawisko powszechnie występujące w całym bloku. Można dywagować, jaka jest skala tego ukrytego bezrobocia. Są tacy, którzy twierdzili w 1989 roku 12 milionów pracujących, 6 milionów to są ci, którzy powinni zostać od razu zwolnieni. W przemyśle szacuje się ukryte bezrobocie, profesor Glickman czy profesor Góra szacują od 25 do 35%. Czyli ludzie pracują, ale nie mają żadnego w praktyce wkładu w wielkość produkcji, bo można byłoby ich z dnia na dzień zwolnić i nie miałoby to żadnego skutku ekonomicznego. Dziękuję bardzo. W ten sposób kończymy puentę, że właściwie socjalizm to był feudalizm przemysłowy. Dziękuję bardzo.